Ja może teraz tak, 2 minuty, ja powiem. Tutaj są dokumenty. To są dokumenty, zawiadomienia, korespondencja z Ministerstwa Sprawiedliwości, z prokuratur i z różnych innych instytucji, które powinny polskim dzieciom pomagać. Na mój wniosek ja je składałem i byłem gdzieś tam uczestniczyłem w tych sprawach. Są to dokumenty fundacji. Poseł z Kukiz 15 Jerzy Jachnik, co jest bardzo ważną sprawą, którego nie pozdrawiam, a osobiście go zaprosiłem imiennie tutaj, złożył zawiadomienie, to chcę, żebyście państwo wiedzieli, bo to jest ważne, złożył zawiadomienie, że ja wielokrotnie nawoływuję do zbiórki pieniędzy na konto fundacji i te pieniądze defrauduję. Jak się dowiedziałem o tym, zadzwoniłem do pana prokuratora, pana Latos się nazywa, i mówię: panie prokuratorze, ja chcę w tej sprawie od razu składać jako pierwsze wyjaśnienia. Pani Malinowska z Wyborczej, którą zaprosiłem tu osobiście, napisała artykuł, że prokuratura wystąpiła o zniesienie tajemnicy bankowej fundacji. Co ja, jak się dowiedziałem, to pojechałem pierwsze do banku, powiedziałem: oczywiście, jak najbardziej, proszę bardzo. Pan prokurator Latos nie chciał mnie wysłuchać. Przeprowadzono śledztwo, które trwało 10 miesięcy. Przesłuchano 20 czy 30 osób w Polsce, to w Olsztynie, w różnych miejscowościach. Na końcu przesłuchano mnie. Miałem w domu policję do przestępstw gospodarczych. Zarekwirowali dokumenty, potem mi oddali i teraz, żebyście państwo wiedzieli, raz to wyjaśniam, nigdy nie nawoływałem do zbierania pieniędzy i śledztwo, jako że zostało, bo to poseł zgłosił, to trzeba przecież, tak, wszcząć, zostało umorzone. Czyli nie jestem przestępcą, jakby ktoś kiedyś mi chciał zarzucić, to odsyłam do prokuratury rejonowej w Sosnowcu. I teraz tak, tutaj pan Potocki, parę razy myśmy rozmawiali, spotkaliśmy się w Warszawie i parę razy mówił o tej sprawie, tutaj u Aleksa Berdowicza. Pan wie, że temat jest potężny i teraz my byśmy chcieli tutaj wspólnie, bo jako że wszyscy jesteśmy równi, szkoda, że tak mało oficjeli, notabli przyjechało, w zasadzie można powiedzieć, że żaden, to wszyscy jesteśmy równi. Niech pan powie swoje zdanie. Tutaj wcześniej, tu jest Julka, którą chcą zabrać mamie. Tutaj są dwie siostry, Małeckie i Krzysiek, ich brat, gdzie nie mogą przez 3 lata odebrać 10-letniej dziewczynki, takiej mniej więcej jak Julka, tak? Jest w domu dziecka, już w Stanach Zjednoczonych była na hostingu. Obok pana jest Jarek, którego córka 14-letnia chciała popełnić samobójstwo, bo tak ją polski system dojechał, tak? I teraz my tutaj nie spotkaliśmy się po to, żeby sobie pomachać w internecie i mówić, że ktoś jest fajny albo mniej, albo bardziej, tylko chcemy teraz wypracować wspólnie, ustalić coś, wyjdźmy z takim założeniem, aha, zrobimy to, żeby tą sprawę zatrzymać. Ja państwu tylko powiem, dla osób nieświadomych, nie jesteśmy w stanie tej sprawy zatrzymać takimi pismami. Nie. Jeżeli nie dostaniemy się z tematem do głównych mediów, które to temat omijają szerokim łukiem, to temat nie zaistnieje. Polskie dzieci dalej będą prześladowane, a te, które będą wyjeżdżały za granicę, będą przepadały jak kamień w wodę. I teraz musimy się dostać do głównych mediów. To jest moje założenie, o którym mówię od 2 lat. Żeby dostać się do głównych mediów, to państwu powiem informację taką z telewizji, z którymi mam kontakt. Tam mam znajomych już przez te lata działania, to trochę ludzi poznałem. I powiem państwu tak, jeżeli chodzi o nazwisko Bednarz, blok, jeżeli chodzi o handel dziećmi, blok, jeżeli chodzi o adopcje zagraniczne, blok, totalny blok. I to już z samej wierchuszki. I to jest telewizja Polsat, TVN i TVP. I będę teraz prosił państwa, zgłaszajcie się, niech każdy przyjdzie, niech weźmie mikrofon na 2 minutki. Nie bądźcie anonimowi do końca, bo nasza anonimowość, nawet gdyby tutaj państwo z drugiej strony było 2000, 50 tysięcy osób, to nic nie wniesie. Po prostu zróbmy coś, żeby dostać się do głównych mediów, a przez to, żeby temat zaistniał, bo politycy zrobią dopiero wtedy coś, jeżeli będą musieli. A żebyście państwo jeszcze tak na koniec zrobię taką reklamę, posłowi Kukiz 15, Pawłowi Kukizowi, do którego osobiście zadzwoniłem i go zaprosiłem. Powiedziałem: słuchaj, zawieszamy topory wojenne, przyjedź, pokaż, że masz twarz. To jest taka krótka historia. Siedzę sobie z Piotrem Marcem w Warszawie, tam byłem 3 dni pod Sejmem, pijemy sobie kawę. Tak, zaprosiłem pana posła na kawę, 2 kawy, 25 zł. I nie będę rżnął dziada.
I proszę Państwa, ja mówię tak, ja przyjechałem też z taką informacją do niego, że partia, czy ugrupowanie Kukiz, żebyście Państwo wiedzieli, od samego początku, ja mam kontakt z jego najbliższymi współpracownikami, którzy zakładali to ugrupowanie. Ugrupowanie Kukiz 15 powstało przez służby. Jakieś tam służby, nie wnikam jakie, tak, służby, czyli specjalnie, żeby... I teraz co się dzieje? Dzieje się to, ja mówię do Piotrka, mówię, Piotrek, a ty wiesz, że Kukiz współpracuje ze służbami? I myślałem, że Leroy okaże zdziwienie, a co za chwilę, ja miałem szczękę na podłodze, a Piotrek mówi, no przecież Paweł, przestań. On o tym mówi oficjalnie, wszyscy o tym wiedzą. No i tutaj nie mam więcej pytań. Ja mówię, co ty gadasz? A on mówi, tak, no to czym jest ten polski parlament, czym jest polscy rządzący. Pani Kidawa-Błońska też mi odpisała jako jedyna, ale już nie papierowo, tylko mailowo, że niestety nie może przybyć. No i tyle. Panie Zbigniewie, zapraszam Pana do wspólnej dyskusji i bardzo serdecznie zachęcam Państwa. Porozmawiajmy sobie jeszcze z półtorej godzinki, czy tam ile trzeba będzie, a potem zróbmy jeszcze jedną małą przerwę i ustalmy. Aha, okej, robimy to, bo tutaj możemy się dziesiątki razy spotykać, ale to nie w tym rzecz, bo każdy jeden dzień to jest... Teraz średnio jedno dziecko na 3 dni wyjeżdża do adopcji zagranicznej, o którym nic nie wiemy. Ono znika. Dziecko, które przestaje być polskim obywatelem. To jest polskie życie. Życie polskiego dziecka. Proszę. Dobry wieczór Państwu. Jak się nazywam? Państwo wiecie zapewne. Proszę Państwa, rzeczywiście niejednokrotnie spotykałem się z panem Bednarzem, również w obecności jednego z posłów, mam na myśli pana Leroya, przed Sejmem w Warszawie. Tak, tak. Piotrek mówił, że tutaj napisał mi SMS-a dokładnie, że jak tylko będę, to jestem na bank. Cytuję. Ja tutaj, jak się rozpoczynała ta konferencja, ja mu napisałem SMS-a. Piotrek, będziesz, bo ludzie chcą wiedzieć, tak? Nie przyjechał Piotrek. W mojej ocenie, pomimo, że ja Piotrka lubię, bo ja się na jego muzyce w jakiś sposób utożsamiam się z nią, taka buntownicza, ale ja powiem Państwu tak. Piotrek zrobił, jako jedyny w polskim parlamencie zrobił coś w tej sprawie, ale tak na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, zrobił 5%, 10%, 15%. Nie, ja wymagałem od niego więcej. Znaczy takie pokładałem nadzieje, tak? Dlaczego należy pytać Piotrka, można napisać do niego leroy@leroy.pl, jego prywatny mail. Proszę. I szanowni Państwo, trzeba wziąć pod uwagę jedną bardzo istotną sprawę. Rozmawiałem również z politykami. Niestety żaden z polityków tej sprawy do ręki nie weźmie. Nawet się nie pochyli. Dlaczego? Dlatego wielokrotnie to mówiłem, nawet w nagraniach z panem Aleksem, jest to jedna super dobrze zorganizowana mafia, czyli bandytyzm uprawiany przez obecny rząd. Pan Bednarz przedstawia dowody, materiały i jest jasno napisane. Pani minister Rafalska ucieka. Od Bednarza uciekają wszyscy politycy i mówią jednym głosem. Za wielka afera, żeby ją dotknąć. Ja Państwu powiem dlaczego. Tylko jeszcze jedna rzecz, bo to ja od razu wyjaśnię, bo żeby to ukrócić troszeczkę. Dlaczego tak mówią? Ponieważ rząd jest umoczony w tych aferach. Mówimy tutaj, słyszę od pana Pawła, wymiar sprawiedliwości. Pytam się, panie Pawle, jaki wymiar sprawiedliwości? O którym pan mówi wymiarze sprawiedliwości? Ten, który jest dzisiaj w Polsce? Proszę mi odpowiedzieć. Tak, ja poseł Grzegorz Wojciechowski z PiS, ja kiedyś miałem z nim kilka razy takie rozmowy i politycy wiedzą, bo ja tam przychodzę z taką kamerą sobie, ja jak im mówię dzień dobry, to ja ich nagrywam, oni o tym wszyscy wiedzą. Potem to udostępniam na ich skrzynki, to wysyłam i teraz tak, Grzegorz Wojciechowski, ja kiedyś oficjalnie przy nim mówię, dobra, zamykamy, Grzegorz. Ale panie Pawle, jest dwóch. To pan później, ja może powiem dalej. Proszę Państwa, to jest gigantyczna afera na skalę światową. Powszechnie jest wiadomo, że dzieci polskie są sprzedawane na organa i nie tylko na organa. Pan Bednarz ma pełne dokumenty w tym temacie. To robi. Mówi, jeździ do wszystkich osób najważniejszych w tej III Rzeczypospolitej Ludowej. Bo nie ma mowy o demokracji żadnej. Ale jest jeszcze jedna sprawa.
Wielokrotnie jednemu z moich znajomych prokuratura umarzała śledztwa na etapie policji. 2-3 tygodnie temu, dokładnie w październiku tegoż roku, zwrócił się do mnie z prośbą, abym ja złożył zażalenie na fałszerstwa wymiaru sprawiedliwości. To jest związane właśnie między innymi z pana sprawami, panie Pawle. Ponieważ pan mówi o sądownictwie, że pan chodzi do prokuratur, od Iwana do Pogana się okazuje, że pan jest czarną owcą, prawda? Tak to oni odbierają. To jest nieprawdą. To nie jest czarna owca. To jest człowiek, który walczy nie o siebie. Nie o siebie. On walczy o dzieci. On walczy o polskość. Niestety nikt mu nie poda ręki. Nikt. I o tym trzeba pamiętać. To, co my tutaj rozmawiamy, jak najbardziej, bo trzeba to rozgłaszać wszędzie. Ale wróćmy do sprawy, którą zacząłem. Dotyczy to wielkiej afery finansowej. Tak zwanej gangu przebierańców w Polsce, który był, który jest. Tam są bardzo znane nazwiska. Między innymi, nie mówię tu o politykach Platformy, ale mówię o politykach Prawa i Sprawiedliwości. Z pierwszych stron gazet są umoczeni. Ja napisałem pismo do Ziobry. Ziobro osobiście wziął nadzór. Napisałem, a w poniedziałek wysyłam kolejne pismo, łącząc właśnie też pana Pawła, jeśli pan pozwoli. Nie, no odnośnie tego, co się dzieje w tak zwanym wymiarze sprawiedliwości. Żeby ciszej, trochę dalej mikrofon. Za daleko mikrofon? Za blisko. Ciszej. Panie tak? Zbigniewie, ciszej. Teraz lepiej? Dobrze. I co się okazuje, proszę państwa, dopiero po interwencji bardzo ostrej z pewnych innych slagonów, które wychodziło w tych dokumentach, Ziobro objął to ochroną. W poniedziałek idzie kolejne pismo, w którym będzie również nawiązanie do handlu dziećmi. To jest przestępstwo przeciwko narodowi polskiemu i Polsce. Nie można do tego dopuścić. Ja uważam, że dzisiaj to, co robi pan Bednar, że mu się należy najwyższe oznaczenie państwowe, a ci, którzy to dokonują tych przestępstw, powinni zafisnąć na linach. To jest jedyna droga. Ktoś powie, że jestem zbyt radykalny. Nie, proszę państwa, nie jestem zbyt radykalny. Ale gdyby to spotkało moje dziecko, to osobiście bym zabijał po kolei od każdego ministra z premierem i z prezydentem. Nie, absolutnie nie, proszę państwa. Szanowna pani, tak, mówimy o zabijaniu. Nie. Dlatego, że moje dziecko można zabić. Można je upokorzyć, zniszczyć. Szanowna pani, słynna sprawa Jasia, który został znaleziony w Czechowicach Dziedzicach w wodzie. Przez rok czy dwa lata była szukana matka. Osobiście znam Beatę, bo pochodzę z tej samej wsi. Wie pani, za zamordowanie dziecka przez 3 dni, dziecka, nie pamiętam ile miał lat. Adaś Krupiński? 3 dni był mordowany. Adaś Krupiński, który 3 razy bronił się przed wywiezieniem i tak chłopiec został wywieziony przez wymiar sprawiedliwości, przez polską policję w eskorcie. Adaś Krupiński, 11-letni chłopiec, który próbował popełnić samobójstwo. A pani mówi nie zabijać? Dorośli zabijają dzieci, a pani mówi nie zabijać? Dlaczego? A pani jako człowiek mówi, że nie mordujmy bandytów, dajmy bandytom, nie wiem, 500+, honorarium posła i senatora? Nie, dzieci są mordowane na moich oczach przez panią Blank, perfidną osobę, gdzie córka mi się chce zabić, a pani mówi, że nie mordujmy bandytów, dajmy im co? Proszę państwa, ja powiem tak, ja powiem inaczej, żeby to ukrócić, bo zaczyna się robić taki nieporządek. Bronić, nie zabijać, skutecznie bronić. I nie można tym samym mieczem wojować, może trzeba innym mieczem, takim, żeby ich zmusić do tego, żeby zaczęli dbać o polskie dzieci. Maryla poruszyła sprawę Adasia Krupińskiego, chłopczyk, którego znałem. Sprawą zajmował się pan Roman Poturalski, odsyłam na stronę Stowarzyszenie Wolne Społeczeństwo. Pan Roman Poturalski ma, według mojej oceny, ma już jego życie, wiem jak będzie biegło, po prostu będzie całe życie pisał pisma, bardzo poważne pisma, merytoryczne, prawne i nic nie zrobi, bo sprawę trzeba nagłośnić w mediach. I proszę państwa, Adaś Krupiński, ja państwu tylko krótko, 2-krotnie sam obronił się przed adopcją zagraniczną, 10-latek, przy biernej postawie społeczeństwa,
grożąc samobójstwem. Miał wyjechać najpierw do Francji, potem do Stanów Zjednoczonych. Byłem na jego sprawie w sądzie, byłem u jego w domu, byłem u jego babci, rozmawiałem, mam z nim zdjęcia, grałem z Adasiem w piłkę i teraz co się dzieje? I wiedziałem, że Adaś wyjedzie, miałem takie przeczucie, miałem, że Adaś na święta Bożego Narodzenia wyjedzie do Włoch. Nie wiem dlaczego akurat. I wiecie państwo co, ja w tej sprawie zacząłem taki robić burzę odnośnie Adasia i tutaj mam zarzut. Dokładnie mam zarzut do Piotrka Marca, bo około 11 czy 12 tam Pawle, listopada byłem, przez sekundeczkę, byłem w Warszawie, rozmawiałem z Piotrkiem i ja mówię, Piotrek, jedź ze mną do Wrocławia, bo wiedziałem, że Adaś jest we Wrocławiu, zmieniono mu wygląd, przyjechali rodzice włoscy, mieszkają gdzieś tam w domu, tak, i mówię, jedź ze mną, ty jako poseł możesz pójść na komisariat, weźmiemy policję, pojedziemy tam, ty sobie, ja już mogę nie być, ale przynajmniej będziemy znali dane tych osób, które już i tak teraz znamy, można będzie ich zdjęcia mieć, gdzie potem tego dzieciaka szukać. Piotrek się nie zgodził, ja mówię, słuchaj, to ktoś po ciebie przyjedzie, też powiedział, że nie ma czasu, ja mówię, no to wyślij jakiegoś przedstawiciela, a on tego nie zrobił i tutaj Piotrek do ciebie bezpośrednio, tu się nie spisałeś. I był 22 grudnia, dowiedziałem się, że Morawiecki jest w Katowicach, podszedłem i poprosiłem premiera Morawieckiego, tu jest Darek Perun, który jest świadkiem, poprosiłem go o pomoc, co jest nagrane. Morawiecki do mnie podszedł, ja mu dałem dokumenty. Mało tego, proszę państwa, w tej sprawie jego ojciec, Kornel Morawiecki, w 2015 roku pisał, tak? I nic nie zrobił. I wiecie, co się dzieje? I 20, czyli dzień następny, we Wrocławiu wszystko wiedzieli, dzień następny, Adaś Krupiński wyjeżdża w asyście policji, polskiej policji, na lotnisko i znika. I teraz państwu powiem tak w 100%, chyba to będzie cud. Adaś się już nie znajdzie. Dlaczego? Dlatego, że jest to, jeżeli by się Adaś znalazł, byłby to żywy dowód na handel dziećmi. Ja dzwonię do pani opiekuna prawnego Adasia i mówię do niej tak. Byłem w Warszawie wtedy, mam tą rozmowę nagraną, mówię, ale wie pani, że Rafalska zakazała adopcji zagranicznych, a ona do mnie, no i co z tego? Ale panie Pawle, jeszcze pan powie o tym, że opiekun prawny pisze sobie sprawozdania na temat funkcjonowania Adasia Krupińskiego. Na pytanie, czy ma kontakt i widziała Adasia Krupińskiego, odpowiada nie. Więc jak taka osoba może być wiarygodna i pisać o dziecku, którego nie widziała? No wiarygodność takiej osoby to państwo sami ocencie. Jeżeli chodzi o wiarygodność opiekunów Adasia, to jest w ogóle, to już tam i tam tyle jest nieścisłości. Ja tyle... słyszałam nagrania, przepraszam panie Pawle, ale ja jestem po prostu osobiście tym poruszona, bo ja słyszałam i widziałam nagrania Adasia Krupińskiego, jak on się bronił, jak on walczył, jak dziecko, małe dziecko broniło się przed tym, żeby wyjechać, jak błagał i prosił o pozostanie z babcią, o pozostanie tutaj, gdzie ma swoją rodzinę. Ja po prostu słuchając i oglądając tego płakałam i byłam oburzona, że nikt nie reaguje i jeszcze policja go wywozi. Jestem oburzona tym, naprawdę. Proszę państwa, takich spraw jest bardzo wiele w Polsce. To nie jakieś tam przypadki są. Ja rozmawiałem z prokuratorami, prywatnie rozmawiałem w tym temacie odnośnie tego, co pan Bednarz robi. I szanowni państwo, rozczaruję was. Wiecie, co prokuratorzy odpowiadają? I my możemy prowadzić uczciwe śledztwo, jeżeli dostaniemy na piśmie, że wyznaczają imiennie osobę świadomie. Żaden prokurator sprawy nie będzie prowadził cywilnego doniesienia, ponieważ jego zaraz nie będzie. Albo go wywiozą daleko, daleko na Niedźwiedzie i tam będzie prokuratorem. Proszę państwa, to są grupy zorganizowane. Nie tylko w Polsce. Poza Polską też to się dzieje. W wielu, wielu państwach. Powstaje innej natury pytanie, panie Pawle, bym zadał. Co zrobić? Jest tylko jedno wyjście. Jedno jedyne wyjście. Trzech suwerenów wystarczy, żeby wydać wyrok. I trzech suwerenów wystarczy, żeby dokonać egzekucji. Wszystko. No, to tak. Artykuł 4 Konstytucji z 1920 mówi. Dobro narodowe, a największym dobrem narodowym jest rodzina. Tak. Jeżeli ktoś działa przeciwko rodzinie, postępuje przeciwko narodowi polskiemu, karą za to jest kula w łeb. Zgadzam się z panem. Zgadzam się, ale proszę państwa, musimy najpierw w sposób w miarę cywilizowany te sprawy rozegrać.
bo to, że będziemy... Przepraszam, panie Potocki, jaki cywilizowany, a jak oni postępują z naszymi dzieciami? Moje dzieci zabrano mi 3 lata temu. Urodziły się w Niemczech, wysłałem je tutaj, bo chciałem je ukraść Jugendamt. Miesiąc później Mikołowski sąd mi ukradł dzieci i teraz przebywają w rodzinie zastępczej i 3 lata się staram je odzyskać. A niech pan to powie, jak często pan widuje swoje dzieci, bo to też jest bardzo istotne. Asystenci rodziny nigdy nie byli podczas urlopowania, a wydali opinię, że jest zagrożone życie i zdrowie moich dzieci. Tak. Proszę państwo, my swoją... Tak, proszę pana, właśnie, ma pan rację. Proszę państwo, widujemy swoją siostrę w ciągu miesiąca przez 8 godzin. Raz. Czyli raz w miesiącu przez 8 godzin. To jest wszystko. I sąd uważa, że wszystko jest okej. Okay. Ma pan słuszną rację. Proszę państwa, to co pan powiedział, to jest prawdą. Ale my musimy... Przecież myśmy rozmawiali 16 czerwca, panie Zbigniewie. Tak, proszę pana. Ale pan posłucha, ja się z panem zgadzam w całości. W całości. Oczywiście to, co powiedziałem dzisiaj tutaj, pani zaprotestowała, że tego nie można robić, że należy ich karać karą śmierci. Wyroki muszą być wykonywane. No tutaj pani powiedziała, że nie wolno. A dlaczego nie? Dlatego... Proszę państwa, prawda jest taka. Ale... Musimy... Oczywiście. Ale... A ile jest warte proszę. Pani życie dziecka? Ja, ile jest warte? Szanowni państwo, sekundeczkę, moment, uporządkujmy. Marcin, proszę o spokój. Ja tylko tak, musimy działać. Prawo jakie jest, takie jest, ale tylko w jego granicach. Ja potem starać się je zmienić na lepsze. Proszę, jest też przykazanie, nie kradnij, nie cudzołóż. Halo, halo. Jest pani, która chciała coś powiedzieć. Proszę bardzo. Ja naprawdę rozumiem, nie rozumiem, bo nigdy nie byłam w takiej sytuacji. Przepraszam państwa. Proszę o ciszę, jeżeli chcecie państwo się kłócić, zapraszam na zewnątrz. Ja nie potrafię sobie wyobrazić, jak to jest mieć odebrane dziecko. Ja to jak najbardziej rozumiem. Natomiast my oczekujemy od państwa, że państwo będzie się z nami obchodziło w sposób cywilizowany. Chcemy sankcjonować to prawo, ale tak samo, jeżeli chcemy się przedostać do głównych mediów i faktycznie coś z tym zrobić, to też musimy jednak postępować w sposób cywilizowany. Bo jeżeli my w tym momencie wypuścimy materiał o tym, że jak pan Potocki powiedział, no teraz będziemy robić rzeczy w sposób w miarę cywilizowany, a potem ich powiesimy na gałęzi, to wyjdziemy tylko na bandę niezrównoważonych ludzi, która będzie bardzo łatwo w mediach stłamszona. I to nie jest właściwa droga do tego, żeby... Nie, musimy, właśnie tutaj trzeba opracować jakieś działanie. Jeżeli musimy się przedostać do mediów, musimy to zrobić jako ludzie cywilizowani. Przepraszam bardzo, jeszcze chciałabym dokończyć. Musimy tych ludzi stamtąd wyrzucić, wpakować ich do więzienia do końca życia. Nie możemy się zamienić tak samo w bestie, bo jesteśmy ludźmi. Ja to rozumiem, że pan jest bardzo zraniony tym. Marcin, zostaw, pozwól. 2%. Musimy usankcjonować to prawo, zmienić ludzi na nowych, właściwych ludzi i zmienić prawo tak, by taka sytuacja nie mogła mieć miejsca. Jeżeli chce pan takiej kary, trzeba wtedy taką karę usankcjonować. Ma pani rację. Marcin, ale... Proszę państwa, ja może tutaj powiem parę słów, bo widzę, że zaczynam taki chaos wchodzić. Szanowni państwo, jeżeli nie zmienimy sytuacji w tym kraju, to tak będzie coraz bardziej. Przecież nadal trwa słynne porozumienie między Wałęsą a Kiszczakiem. My nie ruszamy waszych, Potocki, a wy naszych. Pana wcześniej nie było, bo tutaj państwo wszyscy chyba są obecni. To ja tylko powiem, że sposób cywilizowany, czyli tak jak ja za pośrednictwem podszywania się pod cudze dane osobowe zdobyłam bardzo cenne informacje dla nas wszystkich, czyli listę dzieci, które były wysłane, będą wysłane i zostały wysłane przez agencję Bloom i są wycenione, są ich dane, jest cały opis, jak przebiega ta akcja, jak są wysyłane
zabijane i czym lecą. Więc czy to jest sposób cywilizowany, oszustwo? Ale nie, ja teraz chciałem powiedzieć jest jedną rzecz. Jest opublikowane. Tutaj ja się przychylam do głosu tej pani, to młoda osoba, która nie chciała, żeby ją pokazywać przed kamerami. Tak, i teraz to jeszcze na poparcie tego powiem taką rzecz. Kiedyś Piotrek, bo my tam sobie czas spotykamy się pod tym Sejmem, i on powiedział taki apel do społeczeństwa, żeby się zainteresowali sprawą, i potem mówił taką rzecz. Ludzie, organizujcie się, czyli róbcie jakieś prawne stowarzyszenia, które kiedyś w przyszłości będą mogły stanowić prawo. Czyli trzeba wejść do polskiego parlamentu i trzeba stworzyć jakąś taką grupę, która będzie reprezentowała dzieci. Proszę pana, tutaj pan chciał. Tutaj. Jeszcze może tylko jedno zdanie powiem, żeby dokończyć tam. Proszę państwa, aby ustanowić nowe prawo, to musimy mieć nowy polski rząd. My dzisiaj mamy 98% w Sejmie i w Senacie, to nie są ludzie, to nie są Polacy. To są ludzie o podwójnych nazwiskach. Tu jest problem, tu jest szkopuł. Jeszcze jedno. Czy wiecie państwo, że w Organizacji Narodów Zjednoczonych trzecia RP w ogóle nie istnieje. Istnieje tylko druga Rzeczpospolita Polska i konstytucja z 1935 roku. To jest podstawa. I to trzeba załatwić, abyśmy my mogli dojść do normalności w tym kraju. To, co robi Paweł Bednarz, robi bardzo dobrze. Ja go popieram, będę go popierał. Ale my musimy przejąć władzę. Jeżeli nie przejmiemy władzy, to teraz nas Polaków nie będzie. Bo proszę państwa, nawet nie wiecie, ile samolotów ląduje tutaj. Po to tylko pasażerowie, nie wychodząc z samolotu, dostają paszporty, lecą dalej. Społeczeństwo polskie nie jest w ogóle informowane. Media są zakłamane. Media publiczne to jest jedna wielka hosztaplerka. Szanowni państwo, tam nie ma żadnego dziennikarza, który się wstawiłby za sprawą Pawła Bednarza. Dlaczego? Bo jest nie na rękę. On uderzył w czułe miejsce. Oczywiście uderzył i ma rację. Ja też uderzyłem w czułe miejsce, bo udowodniłem całą hosztaplerkę. Państwo polskie jest państwem nielegalnym. Rząd jest nielegalny. Rząd ma prawo robić to, co sobie chce, ponieważ nie ma odpowiedzialności karnej, tylko jest odpowiedzialność partyjna. Proszę państwa, jeżeli tego nie zmienimy wszyscy razem, to niczego w tym kraju nie zrobimy. Polska była 10. potęgą światową, a dzisiaj jesteśmy na przedostatnim miejscu, więc o czym my tutaj nie, mówimy? Nie, no panie Zbigniewie, jesteśmy potęgą, jeżeli chodzi o handel dziećmi, gdzie wszyscy wszystko wiedzą i nikt nic nie robi, to tutaj wjedziemy prym na świecie, bo wszyscy wiedzą w polskim byliśmy rządzie. Byliśmy 10., panie Pawle, potęgą gospodarczą. Tak, dzisiaj nas nie ma w ogóle. Ja mówię, że jesteśmy potęgą, no jeżeli chodzi o... Ja państwu powiem taką rzecz. Dla mnie, tak sobie, jak patrzę na swoje życie, już tutaj pan oddaje głos i za chwileczkę będzie pani, to jest jakiś matrix, bo ja sobie myślę tak. Jeden człowiek, to akurat ja się... To, ale tak, jeden człowiek 7 razy rozmawiał na ten temat z Dudą. 2 razy z Szydło, 2 razy z Morawieckim, ze Schetyną, z Kidawą Błońską, z każdym posłem w parlamencie. Byłem we wszystkich mediach, czyli w TVN-ie, w Polsacie, jak było to ta sprawa Dudo w Sejmie. Potem chcieli mnie ubrać w śmierć, że zamordowałem posła Wójcikowskiego. Tak, tak się akurat złożyło, był wypadek, jechałem, zatrzymałem się. Kogoś mi umarł na rękach, w Warszawie dowiedziałem się, że to był poseł. I teraz... To jest skandal, że wszyscy wiedzą i nawet jeżeli jedno dziecko wyjeżdża z Polski, jedno, to już jest skandal. I dlatego jeżeli chodzi o handel dziećmi, to tutaj i bezczynność polskich władz, to tutaj wiedziemy prym. Proszę bardzo. Dzień dobry państwu. Przepraszam za lekką tremę, ale tak się troszkę wzburzyłem słuchając tej sprawy całej. I postanowiłem, że przyjdę i powiem państwu coś chyba, myślę, najważniejszego w tej kwestii. Jeżeli my chcemy coś z tym zrobić, to my nie możemy się kłócić, bo nas wezmą za wariatów, bo nas wezmą za odszczepieńców. To nie może być tak, że na 10 osób 8 mówi, jedna się wstrzymuje, a jedna, nie wiem, gdzieś wyjdzie, czy jeszcze ktoś, nie wiem, będzie krzyczał. Jeżeli chcemy coś z tym zrobić, my się nie możemy kłócić. My jesteśmy, tak nawet państwu powiem, od strony historycznej, prawnej i religijnej. Jeżeli funkcjonujemy jako naród, jako państwo, to my mamy władzę w tym państwie. I to, co pan tutaj mówi, pan Zbigniew, jeżeli... rząd jest nielegalny i przykłada rękę do takich rzeczy, to my, proszę państwa, się znajdujemy w stanie wojny. Cały czas. My się znajdujemy w stanie wojny. Tutaj to co pani mówi, że nie wolno czy mordować, czy wieszać, okej, dobra.
załóżmy, że nie wolno, ale trzeba się zastanowić, do kiedy nie wolno, do kiedy należy dać przyzwolenie. Dawaliśmy, my jako naród, jesteśmy po 3 rozbiorach, jesteśmy po 2 wojnach, jesteśmy po komunizmie, my dawaliśmy przyzwolenie przez cały czas. I pytanie, do kiedy wolno? Należy działać skutecznie, bez wewnętrznych kłótni. To jest raz. Na naszych oczach, proszę Państwa, i wiem, co mówię, dzieje się stan wojny. Jeżeli mamy dowody pod postacią tego, że dzieci są wywożone i robi się z nimi, co chce, i władza, którą my jako naród, jakby nie patrzeć, wybraliśmy legalnie, nic z tym nie robi, to my, proszę Państwa, mamy w naszym kraju stan wojny. I na czas wojny, to nawet Pismo Święte mówi, należy porzucić takie wartości jak, powiedzmy, niezabijanie, bo jeżeli nas atakują, my mamy prawo i obowiązek bronić nas. Tak, ja tylko dodam, jeżeli chodzi o przykazanie nie zabijaj, to żebyście, bo staramy się cywilizowanie dyskutować. Panie Pawle, tego przekazania nikt nie stosuje w życiu codziennym. Panie Zbigniewie, i proszę Państwa, jeżeli chodzi o nie zabijaj, dla osób, które może nie wiedzą, w Piśmie Świętym, w sanskrycie jest dokładnie tak napisane. Nie zabijaj sprawiedliwego. Jestem przeciwnikiem to przemocy. Dlaczego to robią? Jestem przeciwnikiem przemocy, jestem przeciwnikiem kary śmierci. Ale powiem Państwu tak, jeżeli chodzi o karę, o przywrócenie kary śmierci dla pedofilii, tutaj bym dyskutował. To bym poddał pod dyskusję, pomimo że generalnie jestem przeciwnikiem kary śmierci. Nie my dawaliśmy życie, ale na pewno kara za pedofilstwo nie może być taka, jaka jest teraz. Kamieniołomy na Golasa o chlebie i wodzie do końca życia. Dlatego Konstytucja z 1935 roku mówi o karze śmierci za najcięższe zbrodnie przeciwko ludzkości i państwu. I to musi wrócić. Jeszcze tak wtrącę. Proszę Państwa, prawo zawiodło. Tu leży prawo. Tu leży prawo pod postacią pism, które za przeproszeniem każdy osrał, łącznie z prezydentem i premierem, pierdolić takie prawo. Przepraszam bardzo za wyrażenie, ale my znajdujemy się, proszę Państwa, na naszych oczach dzieje się stan wojny, której ofiarą są ci ludzie. Ile można? Dziękuję. 17 grudnia zeszłego roku pan Mateusz Morawiecki powiedział, chodź Darek, powiedział taką rzecz na antenie telewizji niemieckiej, co ja zresztą się też tym podparłem, bo to jest ważne, że obywatel w interesie, to można sobie w internecie znaleźć, że obywatel w interesie społecznym może nie przestrzegać prawa. I teraz co się stało? Ja na tej podstawie udostępniłem wszystkie swoje zeznania z komendy policji, tak, i porosłem do wszystkich mediów i teraz prokuratura mi założyła sprawę, taki był sygnał ostrzegawczy, żebym się nie czuł bezkarny. No i przegrali tą sprawę w sądzie. Jestem niewinny, do tej pory jestem w dalszym ciągu niewinny. I teraz tutaj jest Darek. Darek, myślę, że powinieneś ten przeprosić za swoje numery. Dzień dobry, ja jestem Darek Perun-Dobrzański. Ja jestem tym chłopakiem, który tam pojechał rok temu do Pawła Bednarza do szpitala, kiedy on zorganizował tą głodówkę i siedzieliśmy tam we dwójkę, no i następnie lataliśmy pod Sejm. Wszystkich Was przepraszam, mogę nadstawić tyłek, ponieważ wczoraj napisałem na Facebooku, że mnie zabili, jednak żyję. Przepraszam za to najmocniej. Aczkolwiek, z mojego własnego doświadczenia, jeżeli chodzi o handel dziećmi, zdążyłem przez ostatni rok zrozumieć jedno. I to już dzisiaj było powiedziane. My, jako naród, Polacy, musimy wziąć sprawy w swoje ręce. W jaki sposób to zrobić? Ja próbuję tak, jak umiem najlepiej. Zorganizowaliśmy w sumie wspólnie tutaj z wieloma osobami, między innymi z panem Pawłem, manifestację pod Sejmem. Nie chcemy nikogo zabijać, aczkolwiek rolnicy nam pokazali, tak, że się da, że można zwrócić uwagę mediów głównego nurtu poprzez to, że Polacy wychodzą na ulicę w takim pozytywnym sensie. Jak sami widzicie, rolnicy nikogo nie skrzywdzili fizycznie, aczkolwiek udało im się dostać do mediów głównego nurtu, które są jedną z pierwszych władz, jeżeli chodzi o nasz kraj. A gdyby tak, tyle osób, ile jest na tej sali, ubrało żółte kamizelki z plakatami z handlem dziećmi i również zablokowało chociażby autostradę A2 albo lotnisko. Ja, to...
Tylko teraz taka jedna dygresja do tego, co powiedział Darek, co wcześniej było powiedziane. Zobaczcie jedną rzecz. Strajkują pielęgniarki, rolnicy, górnicy, hutnicy, policjanci. Policjanci pokazali, jak to się robi. Zaszantażowali rząd pięknie. Ale teraz taka jest sytuacja, że zobaczcie, jest jedna wspólna rzecz. Oni walczą, tak, ale oni walczą o swoje, o pieniądze. Czyli człowiek, jak go coś dotyka, potrafi o to się upomnieć, tak? A najbardziej boli po portfelu. A tutaj, czy Darek, czy ja, czy inne osoby, które się dzisiaj wstawiają, staramy się walczyć o dzieci. Nie moje dzieci, może państwa, może nie państwa, o nasze dzieci wspólne, tak? I tutaj, czyli co? Jakby to, jeżeli to nie dotknie nas samych, a nie czujcie się państwo bezpieczni, bo jeżeli wasze dzieci trafią z jakiegoś powodu do domu dziecka, one będą państwowe i nie będą już wasze, nawet jak będziecie żyli. I tak jak Jarek, będziecie półtorej roku się, czy tam 4 lata się upominali, tak jak Iza i nie Iza, tylko Paulina i Maryla, będziecie się 3 lata boksowali, tak? Tak jak Julka, będziecie prosili o pomoc. Ja bym prosił, zobaczcie, to jest dziewczynka, to jest przedstawiciel wszystkich dzieci. Wszystkich tylko miała tą możliwość, tą odwagę, żeby się upomnieć. A my będziemy dalej biernie się temu przyglądali. I naprawdę, ja uważam, że kolejne forum już nie jest potrzebne. Kolejny forum jest tylko sprawozdanie, jak nam się pięknie udało zatrzymać handel polskimi dziećmi. Tak? Tutaj niestety, ale musi być jakaś kontrola obywateli. Dlaczego, jeżeli w zeszłym roku wyjechało 75 dzieci do adopcji zagranicznych, bo tyle mówi NIK, tak? To dlaczego pan prezydent nie może każdej jednej adopcji zagranicznej podpisać sam? Panie Pawle, bo nie podpiszą tego nigdy w życiu. Pan doskonale o tym wie, więc mówmy o realnych sprawach. Pan Duda mi odpisał, po jakimś tam na 30 pism odpisał mi raz, że on, no może 3 razy, że on bardzo dziękuję, ale sprawa dzieci nie leży w kompetencji pana prezydenta. To jest, to pismo od pana Dudy jest tutaj. Pan prezydent mi odpisuje, że on dziękuję za zaangażowanie. Panie Pawle, a jak było zaprzysiężenie pana prezydenta, to pan prezydent właśnie Duda, Andrzej Duda powiedział, że to dzieci są fundamentem Polski. Proszę państwa. Chwileczkę, momencik, że dzieci. Ja państwu powiem, jakim fundamentem. Już pani daje teraz. Takim fundamentem, że pan prezydent, on został wyciągnięty z kapelusza, bo nikt o nim nic nie słyszał wcześniej. To jest tak samo jak pan Macron we Francji, też tak się, no, ktoś to zrobił, tak? Ale pan prezydent, to z pełną odpowiedzialnością mówię, że ja to zgłaszałem na CBA. Zadzwoniła do mnie kiedyś pani, której zabrano dziecko za granicę i kancelaria adwokacka pana prezydenta Dudy, on miał taką kancelarię od 2007 roku w Krakowie, uczestniczyła w adopcjach zagranicznych dzieci. Tak. Panie Pawle, nie mówmy o rządzących, bo to jest utopia. Nie ma czegoś takiego. Nie ma i nie będzie. Nie będzie. Jeżeli mamy rozmawiać, piszemy do pana prezydenta, pana ministra, no po co to robić? To jest zbędne. Wiemy doskonale, że jest to od razu spali na panewce. Społeczeństwo musi się zjednoczyć. Jeżeli się nie zjednoczy, nie osiągniemy niczego. Nigdy nie osiągniemy. Osoby pojedyncze nie mają nic do powiedzenia. Musiał być gigantyczny tłum ludzi, co najmniej z 50 tysięcy. Małe ilości nie zrobią nic, panie Paweł. Oczywiście. Robi pan tyle lat, co pan osiągnął. Niczego pan nie osiągnął, bo oni pana cały czas lubią. Nie. Proszę pana, osiągnąłem tak, że adopcja z 300 dzieci w skali roku została ograniczona do o 62% została zmniejszona. Między innymi... Ale nie liczy się ilość, tylko siła, proszę panią. No, to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, proszę państwa, musimy działać w granicach prawa. I może pani mówić spokojnie, nie musi pani krzyczeć. Pan prezydent... Na tą chwilę nas reprezentuje i trzeba go naciskać. Skoro się pani tak tam wyrywa, to może zapraszam na środek, pani powie coś. Ale teraz, proszę państwa, tylko teraz tak, bez kłótni, bez swar. I jeszcze jedna rzecz, ostatnia, taka najważniejsza. Mamy, ja się zgadzam, co powiedział pan Potocki i inni państwo, musimy się zjednoczyć. To, bo ja tu się uczyłem w tej szkole. Tutaj był taki napis przed szkołą, bo to była szkoła kiedyś. Zgoda buduje, za czasów komuny, tak? Niechlubnej komuny. I zgoda buduje. I teraz mamy super okazję, bo dzieci dotyczą nas wszystkich. I mogą, pomimo różnic, które nas dzielą, dzieci mogą nas zjednoczyć, bo społeczeństwo polskie jest niesamowicie skłócone, niesamowicie. Szanowni państwo... Po pierwsze trzeba zachować spokój mimo wszystko. Będziemy ich wieszać, jak zmienimy prawo i dojdziemy do władzy. To jest pierwsza sprawa. Więc na razie musimy przejąć władzę, żeby móc w ogóle regulować ten system. Proszę państwa, mówimy o zjednoczeniu.
bardzo słusznie. I teraz tutaj wspomniany został ten rząd, a ja chciałam przeczytać, że ten poprzedni dokładnie to samo robił, co ten. I proszę nie liczyć na to, że któraś z tych partii głównych jest lepsza od drugiej, bo to jest to samo, dokładnie to samo. Na przystanku moim w Warszawie, gdzie mieszkam i gdzie dzisiaj rano miałam przyjemność wsiadać, żeby do Państwa tu przyjechać, znalazłam taki napis odręczny. I to nie ja napisałam, o dziwo. Julia Pitera to handlarz polskimi dziećmi, niemiecki zdrajca za 1 000 000 euro. Napis na przystanku autobusowym po prostu od tak. Zszokowało mnie to, no powiedzmy, jesteśmy połączeni, więc te napisy i to, co my czujemy, to wszystko się jednoczy i właśnie może być może dlatego akurat na tym przystanku, gdzie ja wsiadałam dzisiaj na tę konferencję, był taki napis. Natomiast moi drodzy, ja jestem w tej działalności publicznej od ładnych paru lat, tylko że akurat nie w temacie pana Pawła, bo jest to nadzwyczaj trudny i bolesny temat dla mnie. Natomiast działałam zarówno w zdrowiu, jak i w sprawach rolnictwa ekologicznego, anty-GMO, organizowałam x protestów ulicznych, byłam 100 razy w Sejmie, rozmawiałam ze wszystkimi możliwymi, mądrymi ludźmi, tak zwanymi w cudzysłowie, czyli zdrajcami Polski, którzy tam zasiadają, pobierają kasę i po prostu jest im bardzo dobrze i wygodnie i nie kiwną palcem. Nawet jeśli coś powiedzą, to nie kiwną palcem. Dzisiaj pan Jakubiak głosi wielką miłość do Polski i Polaków, a kiedy prześledzimy jego głosowania, to widzimy, że głosował w sposób antypolski, czyli wszystkie ustawy, które były propolskie, były przez niego storpedowane, tak samo jak przez wielu, wielu innych. Więc nie dajmy się nabierać już. I co jest bardzo ważne, mówimy o zjednoczeniu, tworzymy w Polsce w tej chwili ruch społeczny, listę społeczną i chcemy zjednoczyć wszystkich ludzi, którzy czują, że Polska to jest ich serce. I po prostu ci ludzie, nie politycy, bo politycy tutaj już naprawdę się tak bardzo skompromitowali, że dajmy sobie spokój. Chcemy my, Polacy, przejąć władzę zwyczajnie. Jeżeli pójdzie jedna organizacja, nie ma żadnych szans. Ja teraz w samorządowych startowałam z Jedności Narodu, gdzie program jest cudowny, ale po prostu no, jest nas za mało. Tak? No, co z tego, że ja dostałam 180 głosów, a ktoś tam 312. Tak? Po prostu wszystkie te organizacje chcemy połączyć w jeden front propolski. Tak? I proszę, nie kłóćmy się teraz, czy to ma mieć podwaliny chrześcijańskie, czy nie ma, bo już była dyskusja na forum, że tak powiem, publicznym, że chrześcijańskie to nie, a jak nie chrześcijańskie to nie i tak dalej. My musimy odbić Polskę. Odbić Polskę, bo to nie są tylko dzieci. Oczywiście. Tylko koncerny, okupacja w tym kraju jest taka, jak nie była za okupanta. Ona jest w innej formie, tak. Bezkrwawa. Tak, to prawda. Nie ma nic polskiego w tym kraju. Zdrowie przejęte całkowicie przez Big Pharma. Rolnictwo przejęte całkowicie przez Monsanto i kolesi. Nie ma nic, przemysł, kopalnie. Ja siedzę w tym wszystkim od lat i to nie istnieje. Nie ma Polski. Tutaj, Polska jest tu. Tutaj, proszę panią, w promieniu 5 kilometrów było tak gdzieś 20 szybów 30 lat temu. Kiedyś? Teraz jest 30 hipermarketów. A teraz się toczy bój... szyb górniczy ani jednego nie ma. A teraz się toczy bój o Krupińskiego, kopalnie Krupiński. To jest tylko przykład. Ja nie mówię, że trzeba górnictwo, czy nie trzeba. Nie, nie o to chodzi. Bardzo chodzi trzeba. Chodzi o to, że polskiego przemysłu nie ma. Ale teraz wracamy do meritum sprawy. Sprawą podstawową, najważniejszą dla nas, dla której żeśmy się tylko i wyłącznie tu zebrali, jest temat dzieci. Pani podała bardzo mądrą, konkretną propozycję dostać się do władz. Piotrek Liroy został wywalony z Kukiza tylko dlatego, że Liroy jest niesterowalny. Tylko dlatego. Jak się uprze, to powie nie i tyle. Jakubiak to jest nikt, to jest pana posła, nie pozdrawiam, bo z nim rozmawiałem kilka razy. To jest nikt. Po prostu jest biznesmenem i chce tam zostać przy korytku. Ale teraz, i tu jest właśnie konkretna propozycja. Pierwsza konkretna propozycja, oprócz jakiejś takiej manifestacji, żeby się dostać do głównych mediów, robić ruch społeczny, tak, który... Za rok czasu niecały będą wybory parlamentarne. Mamy super sytuację, tak? Politycy będą się znowu rozjeździć po Polsce, jeździli o nasze głosy. To wybierajmy do tego ruchu. Ja nie mówię, że to ma być pani, ja, pani, nie. To wybierajmy ludzi sumienia. To
To ma ludzi być sumienia. Pani i pan i tamten pan. O to tutaj chodzi. Panie Pawle, proszę państwa, ja wam powiem to, co pani mówi. Ja jeszcze chciałabym dokończyć i wtedy już sobie zniknę. Natomiast, nie na zawsze. Nie na zawsze, zdecydowanie nie. Pan tu mówił, panie Pawle, o mediach. Ja próbowałam wielokrotnie, też byłam w TVN-ie, Polsacie. To nie ma sensu, szkoda pana energii. Nie ma sensu. My musimy iść całą parą z zjednoczonym frontem społecznym. Proszę państwa, jest lista na internecie osiągalna. Jedynka Polska, jedna Polska, niczyja, nasza. Nasza. Każdy z was, kto czuje, że potrafi, może i chce i wie, o czym mówi, może się tam zarejestrować do wyborów. Każdy. Każdy myślący człowiek w Polsce. Jedynka Polska. I to jest droga, którą zobaczcie musimy... Zobaczcie państwo, jest super. Miliony, jest miliony. Jeden konkretny pomysł jest, tak? Ale już konkretny pomysł. I teraz jeszcze państwu tylko wyjaśnię jedną rzecz. Dlaczego tak pod ten Sejm jeździłem do tych telewizji, nagrywałem to, udostępniałem? Ja chciałem państwu pokazać, bo ja cały czas wiedziałem, że jak się nie dostaniemy, już od pewnego czasu, że jak się nie dostaniemy do mediów głównego nurtu, nic nie zrobimy. Zresztą powiem państwu, wymieniam pana senatora z nazwiska, Jan Maria Jackowski. Sam powiedział, nie będę mówił komu, bo tej osoby nie chcę wymienić, że sprawa jest nie do ruszenia. I to nie tylko on w Sejmie. Liroy powiedział to oficjalnie, że nic się nie zmieniło, czyli że te dzieci dalej sprzedają i robi to handel polskimi dziećmi, wspiera polski rząd aktualny przy biernej postawie opozycji. I jest pierwsza konkretna propozycja. Ja jeździłem pod Sejm, nagrywałem to. Ja im cały czas daję szansę. To, że ja udostępniłem te zaproszenia, gdzie byłem w Sejmie, u premiera, u Kaczyńskiego i to jest tylko po to. Ja im cały czas daję szansę do rehabilitacji, bo ja nie chcę czekać, że te dzieci będą bezpieczne w październiku, czy w listopadzie, czy w styczniu przyszłego roku. Nie. Mi chodzi o dzisiaj, o jutro. Ja ich cały czas obnażam. Obnażyłem. Jedna osoba w Polsce, akurat to jestem ja, obnażyła system dla każdego logicznego człowieka, rozsądnego, który umie sam wyciągać wnioski i myślę, że tutaj tacy są, aczkolwiek w polskim społeczeństwie nie jest, to jest deficyt, to jest, system został obnażony, nie ma go. Jest, państwo jest, można powiedzieć, w jakiś sposób nieuczciwe, bandyckie, przestępcze. Tak, państwo PiS, na które ja głosowałem i za co jeszcze raz serdecznie przepraszam, że głosowałem na PiS. Bo za to, jak uciekają od sprawy dzieci i dlaczego tak jest trudno to, bo politycy z lewej, z prawej są w to umoczeni. Wszyscy, wszyscy. Ale najgorszą rzeczą jest to, że jest tutaj jeszcze Kościół katolicki. Proszę, teraz proszę państwa, ja może na zakończenie, bo będę musiał się zbierać. Proszę państwa, ja zajmowałem się sprawami charytatywnymi. Wysłałem ponad 2000 dzieci za darmo na wakacje letnie i zimowe. Dożywiałem szkoły w Warszawie. Ostatnio przebadałem 1200 dzieci kompleksowo i wiecie co w zamian dostałem od tego rządu? Kontrolę. Kontrolę. Dlaczego? No bo dożywiałem dzieci między innymi, to, że wysyłałem dzieci na wakacje letnie i zimowe i to, że badałem dzieci polskie. Dzieci polskich nie należy badać, należy je zostawić od tak sobie, bo są inne dzieci, inne narodowości, bardziej ważne jak nasze dzieci. Jeżeli o tym nie będziemy mówić głośno i wyraźnie, to do niczego nie dojdziemy, proszę państwa. Ja o tym mówię publicznie, tu pan Aleks jest świadkiem. Publicznie o tym mówię i nie obawiam się niczego i nikogo w tym kraju, bo prawo jeszcze jest to, które jest w kodeksach, to jeszcze jest wyższe prawo, ludzkie. A ono jest najważniejsze. Dlaczego o tym się nie mówi, proszę państwa? Jest prawo sumienia, tak. Proszę państwa, muszę uciekać, mam spotkanie jeszcze mam z grupą ludzi, także dziękuję panie Pawle. Pan wie, że pana będę wspierał. Pan wie doskonale, że chętnie pomogę, ale na razie jesteśmy bezsilni. Może już niedługo się to wyjaśni. Może niedługo, ponieważ ten trzecia RP nie istnieje. Ja myślę, za uwagę. Że po prostu nie potrafimy odkryć swojej siły, bo nie jesteśmy bezsilni. Ja jestem przekonany, że tą sprawę... Proszę Państwa, metod, jak można sprawę zatrzymać, to jest... Proszę. Panie prezydencie, mamy jedno pytanko. Kiedy rozpocznie nasza II Rzeczypospolitej partia do działania. Kiedy to rozpocznie? Proszę państwa, jak w każdej nowej organizacji zawsze są tak zwane czarne owce. Te czarne owce z II RP zostały usunięte i organizacja nasza się ma w bardzo dobrej kondycji i szykujemy się do wyborów do parlamentu. Pierwsze są do Europarlamentu, drugie będą do
Parlamentu Polskiego. Nam najbardziej chodzi i zależy na Parlamencie Polskim, ponieważ Unia Europejska, w Unii Europejskiej musimy zmienić zasady, bo ludzie tego nie wiedzą. Traktat lizboński doprowadził nas na sam skraj. Natomiast nicejski był znacznie lepszy. Wycofano się z tego. Pan Kaczyński, Jarosław osobiście powiedział w Parlamencie Unijnym, Polska jest państwem doświadczalnym. I to, co się stało, to mamy dzisiaj. To jest efekt tego i zbieramy ten efekt dzisiaj. Zobaczcie państwo, drugi jest konkretny zapisy, przykład. Pan Potocki założył jakąś ugrupowanie, partię, tak, gdzie coś działa. Ma zapędy, żeby dostać się do Parlamentu Europejskiego czy do Parlamentu Polskiego. Ale jest konkretne jakieś działanie, tak? I wtedy takie osoby, które będą nas reprezentowały w Sejmie, wtedy takie osoby mogą zająć się sprawą dzieci. Są władne, a tak to nikt nie jest nic władny. No, proszę państwa, zapraszam o zapisywanie się do drugiej RP, a na adres warszawski pan Berdowicz zna adres, chętnie poda każdemu z państwa. Na stronie można ściągnąć wnioski i wysłać pocztą do nas. Będziemy rozpatrywać, będziemy przyjmować osoby do organizacji jedynego prawnego organu, jak i wykonawczego w Polsce na dzień dzisiejszy, bo to druga RPS w ONZ-cie i dlatego nikt nie jest w stanie tego zmienić. Wiem doskonale o tym i proszę posłuchać. W 1997 roku została wprowadzona konstytucja pana Kwaśniewskiego, a w rok później Senat co zrobił? Zatwierdził konstytucję z 1935 roku jako aktualna, jako ważna. A dlaczego? Żeby zamazać, żeby dalej dokonywać przestępstw. I to dziadostwo mamy po dzień dzisiejszy. Dziękuję Zapraszamy państwu. Pana na listę Jeden Polska, tak jak każdego polskiego obywatela. Nie wyróżniajmy się. Każdy trafi na to samo miejsce i będziemy się wtedy jednoczyć, zarządzać wspólnie, i wybierać. Uczciwie, wspólnie, tak. Tak, jakieś ugrupowanie ludzi, prawdy, ludzi sumienia. Tutaj panu oddaję głos, proszę. Proszę państwa, tak jeszcze bym chciał nawiązać do tematu naszej twarzy, nas wszystkich, co tutaj ktoś mówił. Proszę państwa, jeżeli znacie państwo historię, to wiecie, że na przykład nasz naród nigdy, taki temat pierwszy z brzegu, nigdy nie zajmował się mordowaniem Żydów. A co słyszymy w gazetach, prasach, zwłaszcza zagranicznych? Że Polacy to, że Polacy tamto, że Polacy mordowali Żydów. Dlaczego? Bo nie wiem, czy państwo wiecie, w latach 50. w Niemczech był taki człowiek, który uknął doktrynę, żeby właśnie odsuwać winę Niemiec jak najdalej od nich, najlepiej na Polaków. To się dzieje po dzień dzisiejszy. Więc wszelkie nawiązania do posiadania przez nas twarzy są spalone z marszu, ponieważ my Polacy nie mamy twarzy. My nie mamy twarzy w Europie, my nie mamy twarzy wśród narodów, my możemy walczyć. Ja bym chciał, ja osobiście chciałbym walczyć z twarzą, ale proszę państwa, nie da się walczyć z twarzą, której się nie ma. Jeżeli... No nie wszyscy. Ja teraz mam taką prośbę. Ja panu przerwę, bo teraz tak, chwilkę. Odchodzimy, ale nie. Odchodzimy od tematu stricte dzieci, bo to jest temat. I tutaj to pan Potocki też od tematu odszedł. Teraz pan odchodzi od tematu. Ja proszę, wracajmy do tematu dzieci. Padły dwie propozycje. Jeden Polska, coś tam pani ma, ruch społeczny, który zaprasza do wpisywania się na listę, tak? Pan Potocki też tam coś organizuje. Możecie wspierać państwo. Ja proponuję dostać się do mediów głównego nurtu. I teraz trzeba to zrobić, proszę państwa, trzeba ich oszukać, bo jak będą wiedzieli, o co to jest, to nie przyjadą. Nie, trzeba to po prostu ich oszukać, że robimy coś w imię ochrony ślimaków, tak, i to podejmą, albo żabek, które nie mają jak przez drogę przeskoczyć, a jak media będą, to wtedy trzeba powiedzieć, nie, mamy, współczujemy ślimakom, żabkom, ale walczymy o polskie dzieci, tak. Proszę bardzo. Bardzo wszystkich serdecznie witam i chciałbym powiedzieć kilka słów, jeśli mogę. Fakt faktem, nie powinniśmy się kłócić, to jest podstawa, bo im na tym wszystkim zależy, żebyśmy się kłócili. Musimy troszeczkę głowę opuścić, spuścić troszeczkę z tonu i trzymać się razem. To po pierwsze. Tutaj do tej pani nauczycielki chciałbym się tam powiedzmy odnieść też chwileczkę, bo sytuacja taka jest, że ona jest
nauczycielem, czyli ma wykształcenie pedagogiczne, czyli potrafi się opiekować dziećmi. Tak, naszymi dziećmi w szkole się opiekuje. Zakładamy, że potrafi się opiekować dziećmi. I moje pytanie też jest takie, czy koleżanki z pracy ją wsparły? Ja odpowiem, mimo że nie znam sytuacji, prawdopodobnie było tak, że jej prywatnie bardzo pewnie współczuły, tak. A nic nie zrobiły. Nie, to... nawet jej nie współczuły pewnie. To pozdrawiam koleżanki z pracy. Odnośnie dostania się do mediów. Przez kilka dni ostatnich oglądałem pana Bednarza na okrągło. Po pracy przyszedłem, siedziałem do 12 w nocy, oglądałem, szlak nie chciał trafić, nie? I tak sobie myślałem, co można zrobić? I tak sobie wymyśliłem, jak oglądałem te strajki w Paryżu, te żółte kamizelki. Wszystkie media piszą żółte kamizelki. No ale co z tymi żółtymi kamizelkami? Tak, ale co z tymi żółtymi kamizelkami? I wymyśliłem sobie tak. Można, tylko tutaj właśnie przy współpracy, jeszcze jakichś ewentualnie prawników, czy tutaj zebrać się jakoś, wymyślić hasła, które można umieścić na tych kamizelkach. Hasła. I teraz jest zima, więc koszulek nie ma sensu robić, więc kamizelki. Raz, że są widoczne. Dwa, idziemy do kościoła, zakładamy kamizeleczkę i wchodzimy sobie i stoimy i nic nie robimy. I tak nikt nie słucha mszy, bo tam z 15-20% słucha nam mszy. Niech sobie ludzie czytają. Zainteresować ich. Oni śpią wszyscy. Trzeba ich po prostu kopniakiem obudzić, żeby się zainteresowali. To jest pierwsze. To jest pierwsze. Można, tylko muszą być to hasła naprawdę dobre, żeby przyciągały oko i żeby oni się tym zainteresowali. To pierwsze. Po drugie, podobno mamy zarąbistych kibiców. Tak jest. W Polsce. Podobno mamy zarąbistych. Jednych z najlepszych na świecie kibiców siatkówki, których pozdrawiam, piłki ręcznej, piłki nożnej i wszystkich innych dyscyplin. A niedługo zaczynają się, będą zawody w Zakopanem. Więc zapraszam na te zawody w kamizeleczkach i patrzymy, gdzie są kamerki, a tam są wszystkie konkretne telewizje, więc wchodzimy, gdzie tam się tylko da i pokazujemy kamizeleczki. I tym sposobem powolutku, powolutku zaczniemy się wdrapywać w te media. Ludzie z kibicami porozmawiać, pamiętacie, wielu z was pewnie widziało fantastyczny baner na Legii Warszawy. Co zrobili? Jak gestapowca zrobili ten przystawiony pistoletem do głowy dziecka. Coś takiego kibice niech zrobią z tymi dziećmi naszymi. To samo. A to nagrywają wszystkie media. Więc zrobić ich to wszystko z zaskoczenia. Nawet jak wchodzimy, żeby nas nie zatrzymali, kamizeleczkę można zwinąć, schować. Wchodzimy, zakładamy i przed kamerki. Mecz możemy sobie obejrzeć później w telewizji. Ważniejsze są dzieci. Nie ma nic ważniejszego od dzieci. To są takie na szybko wymyślone. Kamizeleczki wymyśliłem wczoraj o 12 w nocy, a dzisiaj siedząc tutaj, patrząc na to wszystko, wymyśliłem sobie jeszcze tych kibiców. Myślę, że to są podobno to są faceci z jajami. Niech pokażą. Dziękuję. Bardzo świetny pomysł. Szanowni Państwo. Raz, dwa. Może Pania za chwilę. Moje nazwisko Mirosław Sieja. Ja również chciałbym powiedzieć, że parę tysięcy... Raz, dwa. Parę tysięcy lat minęło, odkąd pierwsze prawo, jakie powstało, było prawo Hammurabiego. Oko za oko, ząb za ząb. Mamy XXI wiek i tego samego typu instynkty, uczucia. Ja podzielam, że tutaj... Raz, dwa. Ilość tego cierpienia, tej złości w różnych dziedzinach życia, prywatnie, w pracy, jest tak dużo, tak wiele. I teraz jest po prostu pytanie, tutaj się zastanawiamy, w jaki sposób można tego typu patologię, tego typu barbarzyństwo niektórych lekarzy, niektórych prawników, sędziów, niektórych przedstawicieli władzy, elit rządzących, przeszłych, obecnych, na ile jesteśmy w stanie się przed tym wszystkim obronić? Przed tym, co tutaj pani podawała, że najwyższym aktem prawnym jest konstytucja. Konstytucja nie jest najwyższym aktem prawnym. To trzeba sobie jasno powiedzieć. Jest to ustalone pewien akt,
który można sobie dowolnie manipulować, jak i wszelkimi ustawami, jakie są manipulowane. Pan Potocki powiedział, że jest coś takiego, jest coś wyższe od tych aktów stanowionych, jest prawo człowieka. Na dzień dzisiejszy, co to jest w ogóle prawo człowieka? Co to jest prawo naturalne człowieka? Jest naprawdę w literaturze niewiele napisane. Co, ja myślę, że to, Ja tylko dwa słowa. To, co tutaj podzielam pani i to, co tutaj ja robię również z moim przyjacielem, kolegą, to próbujemy napisać nową konstytucję na podstawie prawa naturalnego, które rozwiązują wiele, wiele problemów, odrzucając konstytucję Kwaśniewskiego. Super. Wie pan co, ja panu powiem tak, bardzo gratuluję, cieszę się, że robicie, że będzie piękna konstytucja, tylko teraz, teraz tutaj są panowie w kolejce, bo chodzi o to, bo to, co pan mówi, ma przyszłość za rok, za dwa, za pięć, za dziesięć, jeżeli państwu się uda, czego życzę, ale tutaj chcemy dzisiaj wypracować metodę, bo to, że prawo nie jest doskonałe i że konstytucja nie jest doskonała, że coś można by poprawić i zrobić ją raz, a porządnie, to jest jasne. Ale tutaj chcemy wypracować metody, jak pomóc na dzisiaj polskim dzieciom. Nie na jutro, na dzisiaj, tak? Coś, co możemy, może jakiś pomysł, który kolega wcześniej dał, który możemy wdrożyć w życie już jutro, już pojutrze. Proszę pana, kto panu się ubierze w kancelkę? Ja znam mnie, ja wiem, proszę państwa, bo wy tutaj przyjechali ludzie, którzy, rozumiem, macie otwarte serce i jakieś takie lotne umysły i chcecie coś działać, tak? Proszę państwa, znieczulica ludzka jest niesamowita. Niesamowita. To, co się nieraz spotyka, człowiek będzie leżał na ziemi, będą koło niego przechodzili, tak? 1 na 10 się zainteresuje. Nawet mniej. Dzień dobry. Dwa słowa. Chciałem się tylko odnieść do słów Pawła. Ja też głosowałem na PiS. Może się komuś tu narażę, bądź nie, bo są ludzie o różnych poglądach, ale twórzmy jedność. Jedność twórzmy. Ja tylko przypomnę, cofnijmy się do sytuacji sprzed wyborów. Trzeba było zmian? Teraz też. I dążmy do tego. Tylko tyle. Każdy ma swój pomysł, ale scalmy to. Oczywiście. A jaki, Piotrek, masz pomysł, żeby pomóc polskim dzieciom? Twój pomysł jaki jest? Tak na szybko. Masz coś, czy chcesz czas, żeby się zastanowić? Przemyśl. Okej, okay, przemyśl, jasne. Teraz tutaj proszę. Proszę państwa, jeszcze raz chciałbym coś powiedzieć. Ci panowie, co wypowiadali się, to wszystko prawda. To jest potrzebne. To i nawet i pan Paweł też, to jest najbardziej już teraz potrzebne. Ale jak to zrobić, żeby to skutkowało? Ano, od samej wojny, ale i przed wojną, każdy wie, ile Polaków zginęło, ile wymordowanych zostało. I teraz dla przykładu, gdyby takiego jednego, drugiego pana, nie zabijać go, ale zamknąć do więzienia, ci inni by zauważyli, nie, że coś się dzieje. Proszę pana, ja państwu powiem jedną rzecz. Jeżeli chodzi o zakład karny, to nie jest tak do końca, bo nie wiem, czy państwo wiecie... Daj pan skończyć. Tak, ale... Ja chcę pana poprzeć w przyszłości, daj pan skończyć. I teraz taki jeden pan, czy drugi, czy trzeci, jakby tam w sobie posiedział, rozmyślał, że to było źle, że to było nie tak, jak powinno być. Inni by chętnie też jakoś odstąpili od przestępstwa. Proszę, i nasze dzieci by były w spokoju. Ma pan rację. Z założenia, jeżeli więzienie jest karą, to jest tylko zakład odosobnienia. Nie wiem, czy państwo wiecie, że każdy więzień ma opłacaną składkę ZUS. Więzienie się liczy do emerytury. Jest poza kolejnością przyjmowany u lekarza. Także to może się okazać, że pobyt w zakładzie karnym dla pedofila, poza tym, że będą go tam używali, ale będzie specjalnie chroniony, to będą fajne wakacje na koszt państwa i będzie miał fajną emeryturę za to. Proszę. Ale oni chyba nie mają za dobrze w więzieniu, bo tam im wycisk dają współwięźniowie, więc nie, że akurat dobrze się dzieje. Natomiast na szybkie rzeczy, co zrobić na dzisiaj? Ja nie wiem, jak tutaj obecni na sali na to zareagują, ale ja uważam, że gdyby pan na przykład rzucił hasło, że tego a tego dnia, gdyby to było wiadomo z góry, będzie takie a takie dziecko, czy taka a taka grupa dzieci
uprowadzana, bo tak to trzeba nazwać, robimy zlot i robimy wielki raban po prostu. Proszę Państwa, to ja Państwu powiem od razu. Bardzo ciężko jest do takich informacji się dostać. To są w ogóle wyjątki. Dzisiaj o godzinie 3 nad ranem, jeżeli wczoraj nie wyjechały, będzie grupa polskich dzieci na lotnisku Chopina w Warszawie, która będzie jechała przez agencję Fundację Bloom do Stanów Zjednoczonych na 4 tygodnie. Pojawcie się tam Państwo. Ja prawdopodobnie będę. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, istnieje RODO, także pamiętajcie Państwo i dane. Chodzi o dzieci z domów dziecka, są danymi bardzo zastrzeżonymi. To nie jest tak, że pani sobie wchodzi do domu dziecka, chce dowiedzieć się coś o dzieciach. Nie, nie, nie. Tam w ogóle ludzie są przerażeni, przestraszeni, a chcę, żebyście państwo wiedzieli, że jeżeli chodzi o adopcję, dokładnie 71% polskich dzieci idzie do Włoch. Do Włoch. Włoch to jest państwo przerzutowe, tak? I teraz co się dzieje z polskimi dziećmi? Przede wszystkim pedofilia. To jest pierwsza sprawa. Handel organami to jest druga sprawa. Potem są rodziny, które sobie kupują takie dzieci, bo do adopcji i je wychowują. To jest nikła procentowość w mojej ocenie, ale nie mogę tego udowodnić. A kolejna rzecz to, żebyście Państwo wiedzieli, bo ja spotykam się z ludźmi Kościoła, jestem katolikiem i księża o tym wiedzą. Państwo o tym nie wiecie, bo nam to wyprano z mózgów, że to się nie dzieje. Coś takiego jak składanie dzieci na ofiara, na tych jako ofiary w różnych, nie wiem, seksualnych mordach czy rytualnych mordach, to się dzieje na świecie i jest to praktykowane przez elity światowe. Jest taka afera Pizzagate w Stanach Zjednoczonych. No, to są takie jakby główne. A poza tym, gdzie te dzieci jeszcze trafiają, to tego nie wie nikt. A na pewno nie wiemy, nic nie wiemy, za jednym polskim dzieckiem, które wyjechało do adopcji zagranicznej. Chyba, że trafiło do rodziny, dorosło i po latach samo nawiązało kontakt. No. Paweł. Pewno pan słyszał, panie Pawle, o panu Kevinie Anecie. To jest człowiek, który z Kanadyjczyk bodajże i on od lat też zajmuje się takim tematem właśnie jak rytuały satanistyczne przy użyciu dzieci i to się dzieje, to jest naprawdę przerażające, to się dzieje. I wiem, że ten człowiek jest tak już ograniczony, że tam nie może się ze swojego regionu w ogóle ruszyć, no bo jest zagrożone życie jego. Natomiast ja jeszcze jedno tylko chciałam powiedzieć. Nie wierzcie, kochani, w żółte kamizelki, nie ma czegoś takiego. Tak samo jak nie wierzcie w Majdan. Majdan, jak i żółte kamizelki, to wszystko jest sponsorowane. Tam przychodzą prowokatorzy i widzą przecież, strategzy tego świata widzą, jakie są nastroje, tak? I podpuszczają ludzi i stąd to się dzieje. Chodzi o zmieszanie kultur, o zaburzenie tożsamości, o po prostu o to, żeby skłócić tych ludzi, dziel i rządź. Po to to robią, tak? Proszę sobie wyobrazić, że na Ukrainie Monsanto już tam króluje po prostu. Wszystkie ziemie za grosze dostali. I GMO tam będzie na szeroką skalę i tak dalej, i tak dalej. Nie wierzmy w takie ruchy spontaniczne. Dobrze, bo my jesteśmy ruchem. Proponuję wrócić do tematu dzieci. Drodzy Państwo, jakkolwiek byśmy nie mieli wizję tego, co będziemy robić w przyszłości, kto tam Majdan, nie Majdan, to nie jest teraz ważne. Musimy ustalić na dzisiejszym spotkaniu dwie rzeczy. Datę następnego spotkania i to, co na tym spotkaniu będziemy robić. I ja nie mówię o czymś takim, że będziemy sobie, siądziemy sobie znowu w 50-100 osób i będziemy sobie rozmawiali o tym, jak wygląda proceder handlu dziećmi, aczkolwiek my już musimy na następnym spotkaniu przeprowadzać działania, które będą miały na celu obudzić naród, bo tylko i wyłącznie naród może zatrzymać problem. Musimy ustalić następny konkretny krok. Tutaj pani powiedziała, ja proponuję coś takiego. My nie wiemy, czy zatrzymamy handel dziećmi. My nie wiemy, czy jutro nie uderzy bomba atomowa w Warszawie. Aczkolwiek poprzez nadzieję w sercu robimy to, co robimy. To tylko i wyłącznie nadzieja sprawiła, że tutaj jest dzisiaj tyle ludzi. Drodzy Państwo, moim zdaniem intuicja mi podpowiada coś takiego. Dotrzeć do społeczeństwa polskiego można tylko poprzez media głównego nurtu. Ponieważ taki ciekawy przykład. W TVN-ie puszczono, że piesek, który tam, wiecie, oprowadza osoby niewidome, piesek złamał nóżkę. W ciągu 5 minut 40 tysięcy złotych.
uzbierano na tego pieska poprzez to, że tam ludzie wysłali SMS-y. Dobra, tak Darek, jak pan Darek, Paweł... Darek, ale nie, to tam... już wiemy, że media głównego nurtu. Nie będziemy się powtarzali, bo tutaj ktoś jeszcze może ma propozycję. Tak, chcesz ustalić termin spotkania? To spotkanie organizowałem ja jako fundacja i to było w Sosnowcu tylko z przyczyn, że akurat trzeba było to szybko zrobić. Nie ma problemu. Jeżeli jest ktoś, kto będzie oglądał, kto chce takie spotkanie zrobić w Warszawie, żeby było po środku Polski, proszę bardzo, niech organizuje, tylko ja nie będę więcej takiego typu spotkań organizował, bo to nie jest mój cel. To jest czas, a mi zależy na czasie. Jeżeli nie będzie poparcia społecznego w tej kwestii, to proszę Państwa, zrobię to sam, tak zrobię, że dostanę się do mediów głównego nurtu pod przykrywką jakiegoś skandalu. Tak? Nie będzie to skandal obyczajowy, ale po prostu dostanę się gdzieś na jakąś konferencję albo coś się ciekawego wydarzy, tak? Że będą media relacjonowały na żywo i to pójdzie w telewizji. I tylko tyle. Mnie kojarzą tylko i wyłącznie z handlem dziećmi i z adopcjami zagranicznymi. Dlaczego? To świadomie. Ja nie podejmuję żadnych innych spraw i proszę mnie nie mieszać w żadne sprawy, ruchy narodowe, polityczne i tak dalej, pomimo że mam jakieś swoje poglądy w tych kwestiach, dlatego że ja chcę, żeby mnie kojarzono tylko i wyłącznie, moją twarz tylko i wyłącznie z dziećmi. To jest moje świadome i celowe zadanie. Od 3 lat to robię. Ludzie proszą, żebym to nagłośnił albo gdzieś tam o czymś się... Ja nie chcę się wypowiadać. Mam swoje poglądy, ale nie chcę się wypowiadać. Proszę bardzo, jest tutaj pani, chciała coś powiedzieć? Ja pana rozumiem, że pan nie chce być kojarzony i to jest bardzo dobre. Niemniej nie da się wydestylować z tego problemu tylko i wyłącznie, że handel dziećmi jest na jakiejś pustyni. To są wszystko sprawy systemowe. Tu współdziała tak. Po tym okrągłym stole, to podejrzewam, że to była umowa z okrągłego stołu, bo ta lawina zaczęła się. Moje dziecko ma w tej chwili 35 lat. 25 lat temu chciano mi odebrać prawa rodzicielskie. I pani się bardzo dziwi, dlaczego? Dlatego uzasadnienie było takie, że no ja za bardzo kocham dziecko i tym mu szkodzę. Także jak się nie znajduje nic, bo jest idealna rodzina, był mąż, dzieci, dwoje dzieci, ja, nie mieliśmy problemów finansowych, nie mieliśmy problemów żadnych. No, to takie dzieci są właśnie najbardziej wyszukiwane, bo handlarze dzieci nie chcą jakimś trefnym towarem handlować, tylko chcą mieć towar pierwszej jakości. No, zresztą dzieci słowiańskie. Zaczyna się to niewinnie od jakiegoś tam donosu pani dyrektorki, bo to współdziałają Ministerstwo Polityki Społecznej, Ministerstwo Zdrowia, no naturalnie Sprawiedliwości, no i do tego dochodzi Ministerstwo Edukacji, Szkoły. Te cztery, można powiedzieć, osoby, te cztery persony współdziałają, te cztery podmioty. No i teraz trudno jest walczyć, jeżeli to jest system umocowany w prawie i my, idąc na wybory, głosujemy za tym właśnie, żeby tak było i efektem nieprzewidywanym przez nas jest to, że handlują naszymi dziećmi, prawda? No i na przykład powiedzieć, że opieka społeczna, po co opieka społeczna powstała? Opieka społeczna po okrągłym stole dostała takie uprawnienia, jakich nawet nie miała Służba Bezpieczeństwa. Bo Służba Bezpieczeństwa, żeby wejść i zrobić komuś rewizję, to musiała mieć nakaz prokuratora. Natomiast opieka społeczna sobie przychodzi jak do siebie, o każdej porze dnia i nocy, szpera gdzie chce, otwiera lodówki. Przepraszam. Tak, ja Państwu powiem tylko jeszcze jedną rzecz, żebyście wiedzieli, bo pan Wójcik, wiceminister, on jest z Sosnowca, znam człowieka z osiedla, groził mi. Wiceminister Sprawiedliwości mi groził, kiedy powiedziałem mu, że chodzi o adopcję dzieci, które wyjechały. On w 2016 roku sobie na to pozwolił. Chodzi o wyjazd kilkudziesięciu tysięcy polskich dzieci. On powiedział, wiem. Ja mówię, widziałem się z Dziwiszem pierwszy raz wtedy, a potem się jeszcze 2 razy widziałem. Mówię, jest tu umoczony Kościół katolicki. A on mówi, wiem. I poklepał mnie po moim ramieniu. Mówi, panie Pawle, niech pan dba o siebie. Z panem Wójcikiem spotykamy się w sądzie 17 stycznia tego roku w Warszawie
i z panią Rafalską. Znaczy ich nie będzie, będzie sąd rozpatrywał zażalenie. Ale tak, handel dziećmi, on zawsze był i zawsze będzie w jakikolwiek sposób. Ale nie możemy pozwolić na to, żeby on był w granicach prawa, które obowiązuje w Polsce. Musimy je bardzo szybko zmienić. Na tą chwilę możemy tylko wpłynąć na tych, którzy mają ku temu władzę, czyli na posłów. I tylko tyle. A potem myśleć, jak potem ktoś by chciał reprezentować naród polski, ludzi uczciwych, ludzi sumienia do parlamentu, tak? Ale proszę państwa, tutaj ten problem jest taki, że niech zobaczcie, ja miesiąc czasu poświęciłem, żebyście wzięli pod uwagę, bo to jest ważne. Miesiąc czasu poświęciłem nagłaśniać tę sprawę, proszę bardzo. Ale i zobaczcie, jest tutaj 60 osób, tak? W Polsce wiedzą wszyscy. Wiedzą wszystkie media prawicowe, lewicowe, gazety, wszystkie wiedzą, wszyscy. Wszyscy i zobaczcie, jest nas tak naprawdę, jest nas garstka i nie liczmy na to, że nas będzie tysiące, bo nie będzie nas tysiące, to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest, nie mamy czasu na to, żeby organizować tysiące. Szczepionkowcy teraz protestują przeciwko obowiązkowi szczepień, tak? Bez względu na to, jakie jest moje zdanie, ale zobaczcie, to jest znów rzecz, która ich dotyczy, bo to chodzi o ich dzieci, przeważnie, oprócz pana Zięby, bo to on już chyba ma dzieci dorosłe. No i pani również, ale to są, w większości tam są ludzie, których ich to dotyczy, tak? Dzieci, adopcje zagraniczne, bo o tym mówimy konkretnie, to są, nie ma ludzi, których to dotyczy, jest ich garstka. Garstka, tak jak małeccy, którzy tutaj byli, jak ta pani, której chcą dzieci zabrać, jak Damian, którego chcą zabrać ojcu, tak? To jest garstka. I teraz nie możemy liczyć na poparcie. Nie, dlatego to musi być bardzo sprytny sposób dostania się podstępem do mediów. Sprytny sposób, nic poza tym. Czyli trzeba ich oszukać. Da się, gwarantuję państwu, że się da. Tylko teraz... kto, kiedy, jak. Proszę bardzo. Ja tylko ostatnią rzecz dodam. Nie dostaliśmy się do mediów głównego nurtu, ale dostaliśmy się do mediów alternatywnych, tak? Idąc dalej tą drogą, jeżeli zjednoczymy środowiska alternatywne, wszelakie, od słowiańskich, po chrześcijańskie, po zajmujące się wolną energią, po fizykę kwantową, jeżeli zjednoczymy te media alternatywne, środowiska alternatywne w tej jednej sprawie, w sprawie dzieci i przykładowo ustalimy coś takiego, że raz na tydzień każdy przedstawiciel tych mediów alternatywnych albo w ogóle człowiek, który uważa, że ma cokolwiek do powiedzenia, będzie uczestniczył w forum, już nie mówię o forum, gdzie będziemy musieli się spotykać fizycznie, a na Skype'ie przeprowadzać rozmowę, a następnie do odbiorców mówić, że ustaliliśmy to i to odnośnie handlu dziećmi, to poprzez media alternatywne, które rosną w siłę, jak widzimy, możemy powolutku zacząć działać również, jeżeli chodzi o naród polski, na szerszą skalę. Dzisiaj może jest to 1-2% społeczeństwa, aczkolwiek kiedyś pan Aleksander nie nagrywał i nikt o nim nie wiedział, a dzisiaj jest znany, tak? Poprzez media alternatywne do mediów głównego... Zgadza się, Darek, masz rację, tylko zrozum jeszcze jedną rzecz. Ty jesteś, zrozummy taką rzecz, fakt. Jesteśmy ludźmi, którzy w tych mediach alternatywnych uczestniczymy, ale gro społeczeństwa polskiego, starszego, nie ma dostępu, nie korzystają z internetu. To, co pokaże Polsat, co pokaże TVN, co pokaże TVP, to jest prawdą. I to oni to biorą za... Tutaj chodzi o te media. To, co Darek powiedział, tak jak najbardziej, ale to jest czasochłonne. Mogę ja mówić chwileczkę? Chciałem tylko się zwrócić tak, w ten sposób. Jeżeli... Tak, trzeba obudzić społeczeństwo, tak? Proszę na scenę. Chciałbym się zwrócić do tego, że jeżeli nie obudzimy społeczeństwa, czy tam ludzi, to nic nie robimy, tak? Im więcej ludzi wie, tym będzie ten. Czyli ja jako osoba, wydaje mi się, najlepiej się zwrócić tak, do patriotów, do, powiedzmy do klubu, iść do klubu powiedzmy futbolowego, tak? Czy tam piłkarskiego, do ludzi, którzy mówią, że mają honor. Jeżeli mają honor, to tej sprawy nie popią, tak? Ja mam dużo znajomych, których to ruszyło, no niestety nie mogliśmy przyjechać, bo sprawy techniczne i tak dalej. Czyli tak, trzeba iść gdzieś, to muszą ludzie nagłosić, muszą ludzie o tym słyszeć i jeżeli będzie presja tysięczna, to będzie sprawa jaśniejsza, będzie, no po prostu zauważą to, bez mediów nawet mi się wydaje. Będzie krzyk po prostu. Musi być hałas. Takie jest moje zdanie. Ja się zwracam do ludzi honoru. Czyli mamy kolejną propozycję. Ja się zwracam do ludzi honoru teraz. Jeżeli to będzie oglądać, dużo ludzi to obejrzy, nie? Jeżeli macie honor, macie serce, to nie możecie tego odpuścić. Tyle. Ja spokojnie bym nie umarł. Ja mam dzieci i mam strach przed tym, że jeżeli mi się noga powinie, każdemu się może powinąć noga, no możecie spotkać to człowieku i przykre się mówi, nie? A kto ci pomoże?
To tyle by było z mojej strony. Czekaj chwilę, czekaj. Szanowni Państwo, nie mamy czasu na jutro czy na pojutrze. I teraz trzeba uderzać tam, gdzie jest tłum. Siedząc z Państwem, oglądając tu kolegę, myślę, że jest jakimś dobrym sportowcem swego czasu. Też ćwiczyłem. Ja mam krótki apel do Pawła. Paweł, przygotuj listę dzieci, które są do prawdopodobnej adopcji. A ja teraz za pomocą Państwa i mediów... Nie no, RODO jest, tak? Dobrze, spokojnie. Ty przygotuj listę, o której wiesz, o tych dzieciach, o których wiesz, w których ośrodkach są i jak to wygląda. A ja mam teraz apel tutaj, kolega mi podsunął taką myśl. Szanowni Państwo, wszyscy, co nas oglądacie, mówię tu o sportowcach, o prawdziwych fighterach. Zwracałem się już do MMA, wszystkie, KSW, jakie tamkolwiek na świecie jesteście, jak macie to, co, o czym myślę, a nie mogę powiedzieć, zróbcie cokolwiek, tylko weźcie jedno dziecko pod swoją opiekę, zadzwońcie do niego, napiszcie, jak będziecie mieli czas, podjedźcie. Mam też apel do wszystkich osób, które noszą mundur w Polsce i które są patriotami. Obojętnie, jaki tu masz stopień na pagonie, obojętnie, czy to jest posterunkowy, czy major, czy pułkownik, jedno dziecko dla jednego patrioty, który od momentu, kiedy go weźmie, zadzwoni, napisze. Tych dzieci jest dobrze, na tyle... Ja przepraszam, ale już zbliżamy się do 18. Kończę, 500. Po prostu ruszmy temat i przestaniemy spać, bo będzie po wszystkim, nie? A czas ucieka, nie? Na moje. Tyle. Trzeba mieć głośno. Tak, no dzisiaj ponoć wylatuje 15 dzieci. Nie wiem, kto z Państwa jest z Warszawy. Może ktoś się wybierze na lotnisko, pochodzi po tym lotnisku Chopina, może znajdzie tą grupę, porobi zdjęcia, będzie mógł później te zdjęcia udostępnić, tak, żebyśmy mieli jakieś dowody rzeczowe, konkretne. Także proszę Państwa, mamy tu taką propozycję. Tak? Była propozycja z kamizelkami, była propozycja z poruszeniem klubów sportowych. Nie każdy rusza swoje środowisko. Tak? Jeżeli ktoś jest sportowcem, no to niech uderzy do związku, w którym jest i niech wykorzysta ten fakt, że jest członkiem i poprosi o jakieś wsparcie tego stowarzyszenia czy związku sportowców. Jest tutaj też propozycja, no to jest taki apel w sumie uderzający w honor i w, no, w te podstawowe rzeczy, w które powinien być wyposażony każdy mężczyzna, który powinien obronić nie tylko siebie, ale również i swoją ojczyznę. A ojczyzna to przecież nikt inny jak my, tak? A przede wszystkim bezbronne dzieci. Pamiętajcie Państwo, my jesteśmy Polakami od wieków. Zawsze chroniliśmy dzieci, żony, a na końcu wychodziliśmy my, albo ginęliśmy na polu bitwy. Tak więc no to jest ten apel, to jest to uzupełnienie. Zapytam wprost, czy Państwo macie jakieś jeszcze konkretne propozycje, które moglibyśmy zebrać w punktach na papierze, żebyśmy mogli powoli już zakończać to nasze spotkanie, bo no każdy chyba już powoli chciałby... No, udać się w kierunku swojego domu. Tutaj jest pan, ma kolejne jakąś propozycję. Proszę powiedzieć, środka, kamera później. Witam Państwa wszystkich. Nigdy nie mówiłem do mikrofonu. Mam dobrą wiadomość. Dzisiaj jest handlem dziećmi, jutro go nie będzie. Można to osiągnąć środkami, które znajdują się tu na tej sali. Małe, bo małe. Pan Paweł powiadomił całą Polskę. Przyjechało kilkadziesiąt osób. Znieczulica, jakieś od tysięcy lat umierające dzieci w Afryce. I nikogo to już nie obchodzi. Każdy ma dość tej pornografii i własnych problemów. Jest prosty sposób, żeby obudzić tych ludzi. Ale to trzeba wymusić. Nie jakimś zabijaniem, wieszaniem. Najbardziej łagodną z łagodnych metod, która już od dawna jest stosowana. Tylko się o tym nie mówi. Proszę Państwa, chciałem tu zapytać wszystkie te osoby, rodziców pokrzywdzonych, dzieci zwłaszcza, zakładam, że wszyscy tu przyjechaliście z jakąś krzywdą ze strony tej trzeciej RP lub jeszcze dawniejszej komuny. Zastanówcie się nad przyczyną, pierwotną przyczyną każdego jednego problemu, od kiedy się to zaczęło. Panu ukradziono jakieś dzieci, panu Dralowi. Dzieci były rozdzielone. Dobrze, ale jaka propozycja jest? Propozycja jest ustalić, bo jest tylko jeden prosty, wspólny mianownik każdego rodzaju bandytyzmu. Jeden.
Oni nas zatomizowali. Miliony skrzywdzonych ludzi, 10 milionów Polaków, 5 milionów dzieci. Nie, no to wie pan, my to wszystko wiemy. To jest grupa ludzi, dokładnie, która jest w miarę świadoma. Dokładnie. Ale chcielibyśmy wiedzieć, jaka jest pana propozycja. Bo mówię, już zbliża się 18, widzi pan, ubywa nas. Źródłem każdego zła, kradzieży dzieci, handlu dziećmi, chociaż są jeszcze gorsze rzeczy niż handel dziećmi, jest kłamstwo, szanowni państwo. Fałszywy zarzut. A jaka jest propozycja? Nie wiem, do spowiedzi wyślemy wszystkich? Likwidacja natychmiastowa kłamstwa. Tak jak stoją tutaj te kamery, mogą stać wykrywacze kłamstw, które na bieżąco... Dobrze, co my mamy zrobić w takim razie? No bo jak mamy zlikwidować kłamstwo? Zbudować, wykrywać kłamstwo. Nie, no oczywiście. No. Środkami, które są już dawno stosowane. To jest stosowane. I kto będzie przyprowadzał tych prokuratorów, czy sędziów, czy policjantów do tego? Nikt. No właśnie. To... Nie, no pan wybaczy, ale jaka jest konkretnie dla nas tutaj propozycja? Na dzisiaj. Co dzisiaj możemy zrobić? Proszę mi dokończyć. Źródłem całego zła jest kłamstwo. Likwidacja tego kłamstwa likwiduje każdą formę zła, łącznie z handlem dziećmi, który dzisiaj jest, jutro go nie będzie, bo nie będzie można kłamać. Nie będzie fałszywych opinii psychiatrycznych, kuratorskich, sędziowskich decyzji. Nie będzie, bo będzie wykrywać kłamstw działających w czasie rzeczywistym. Tak, ale nie wie. Dobrze, ale ja nie wiem, jeżeli pan chce budować, wykrywać kłamstw, to my naprawdę nie przeszkadzamy w tym. Życzymy powodzenia, ale teraz jak mamy uratować tym wykrywaczem kłamstw dzisiaj w nocy 15 dzieci? Wie pan, to jest przyszłościowa sprawa. Super pomysł. Nie bagatelizując niech tego, będzie. Ta idea została już przedstawiona publicznie pół roku temu. Już kilkaset dzieci mogło być uratowanych. Minister Ziobro o tym wie, wszystkie... No dobrze, ale wracamy tak? Do tego meritum, gdzie powiedziane było na początku, że chcemy ustalić, co robimy konkretnie dla dzieci. Pan chce zrobić wykrywacz kłamstw? Dobrze, niech pan robi. I rola ale... takiego wykrywacza kłamstw jest taka sama jak tej kamery, pokazująca na przykład pan Paweł... Ale zawsze będzie musiał ktoś to weryfikować. Co, zatrudnimy kolejny milion urzędników? No właśnie o to chodzi, że właśnie no nie... Więc no dobrze, no pomysł pan Paweł, jest, ale... Pan Paweł, ja widziałem w internecie, oprzed wszystkich posłów, reakcji żadnej, marnował czasu, bo po prostu założenie jest takie, że nikt się nie przyzna, bo to jest takie samo bezsensowne działanie, proszę państwa, jak skarżenie się na narkomanów u handlarzy narkotyków. Nie, no dobra, proszę państwa, bo naprawdę zbliża się 18, no ja jeszcze raz wrócę do tego. Mamy pierwszą propozycję. Kamizelki. Drugie, mamy, żeby pojawić się kto może na lotnisku. Porobić zdjęcia, zrobić dokumentację jakąś, coś, co będzie mogło potwierdzić to, że te dzieci wchodzą do tego samolotu, etc., etc. Co mamy następne? Czy ktoś mógłby spisywać to? Bo proszę państwa, tutaj taki pomysł padł, żeby każdy, kto ma pomysł, napisał to na kartce i te kartki, żebyśmy mogli zebrać, żeby z tego powstał jakiś dokument. Bo Władimir Putin już dawno zdelegalizował zagraniczne adopcje i dawno stosuje wykrywacz kłamstw. To już działa od lat. Ale kto ma to zrobić? No my. Przecież, jak? Przecież nie rząd, który handluje tymi dziećmi. No pan zrobi wykrywacz, postawi pan kamerę, wszystko, powie pan, że ten kłamie, no i co? I kto tego posłucha i gdzie pan to puści? Reszta Polaków, jak zobaczy na własne oczy działający na żywo wykrywacz kłamstw, czyli zamiast miliona dezinformacyjnych pasków, zobaczy ikonę, prawda lub fałsz. Wie pan co, dzisiaj mówimy o życiu dzieci, każdy się urodził, każdy, czy większość ma swoje własne dzieci. Wiem o czym pan mówi, bo mi ukradziono syna, dano go na wychowanie ludziom, którzy go chcieli zabić. Wiem o czym pan dobrze, mówi, ale, jest ból. Ale teraz, jak pan dotrze z tym urządzeniem, nawet jeżeli pan zbuduje, niech pan zobaczy, jak pan rozmydla. Autentycznie. Konkretny same chcemy przedstawić. Czy ma pan takie urządzenie? Przerywa. Pan mi przerywa. A czy ma pan takie urządzenie? Powiedziałem, że wszystko jest na tej sali potrzebne do likwidacji tego całego handlu dziećmi. Znajduje się. Pan Paweł ma fundację, a pan Potocki ma miliardy. A zbudowanie tego wykrywacza to jest 20 tysięcy złotych. Wie pan co, no to w takim razie ja proponuję przesunąć ten temat w ogóle poza konferencję, czy na następny no temat. W takim układzie bo pan chce się tym zająć, więc panu nie przeszkadzamy, wręcz życzymy powodzenia, ale teraz chcemy ratować dzieci. No ja teraz. Dzisiaj, na wczoraj.
Dokładnie. No to był pan Potocki, trzeba było przedstawić mu propozycję, czekałem, żeby wyłożył pieniądze i może pójdzie za tym, żeby to sponsorować. No i no bo nie wiem, co pan chce pana przekazać. Pana... Likwidacja kłamstwa. Kłamstwo się likwiduje od paru tysięcy lat i się go nie zlikwidowało. Więc my go tutaj na tej sali kłamstwa nie zlikwidujemy. Bo nie było ja dziękuję. Czyli pan proponuje wariograf, czy też kamerę wykrywacza kłamstw. Nie, dobrze. Są lepsze. Dobrze, to może ja zapytam, czy ktoś jeszcze przychodzi, proszę, to przekażemy. Proszę. Tak jak Paweł mówi, nie chodzi o to, żeby się spotykać, chodzi o to, żeby każdy z nas coś zrobił, tak? Tu pani przedstawiła tą ewentualność, żeby wpisywać się na 1P, tak? Jedna Polska, tutaj drugi temat był... No owszem, możemy to wszystko robić, tak? To wszystko już było omówione, że piszemy maile, to zresztą Paweł robił cały czas, tak? Wysyła wszędzie, gdy się tylko da, informuje każdego, jak się da. Ale i tak dochodzimy do takiego punktu, że musimy się dostać, ale oczywiście, tylko nie może to być jedna osoba, tak? No trzeba naciskać, tylko nie można mówić trzeba naciskać, tylko trzeba powiedzieć ja jutro idę naciskać. Tak trzeba mówić, bo wszyscy mówią zrób, popatrzę i zobaczymy jak będzie. A tak nie można, trzeba każdy z nas musi stanąć przed lustrem i powiedzieć jutro idę zrobić albo zrobię to, ja. Niedziela też jest dobrym dniem, żeby pojechać na kawę do kuzyna i opowiedzieć to, porozmawiać ze szwagrem. Dobrze, ale teraz proszę, teraz pani może. Dorota Barcik, jestem matką czwórki dzieci i mam czwórkę wnuków właśnie w takim wieku, które mogą podzielić los tych dzieci, które tu widzieliśmy. Podoba mi się pomysł, żeby wyjść i tam zablokować autostradę. Jeżeli ta garstka, która tutaj jest, się zgada ze sobą, możemy się dostać do mediów. Podoba mi się pomysł, żeby uruchomić kibiców, żebyśmy byli na stadionach, na imprezach sportowych z tymi kamizelkami, bo tak możemy dojść do mediów. Dokładnie. Mamy coś takiego jak Facebook. Dzisiaj Facebook mają wszyscy. Ja uważam, że wszyscy na górze wiedzą o tym procederze. Ale ci na dole nie, bo ja się dowiedziałam 3 miesiące temu. Tak, dokładnie. Tu ma pani bardzo rację. Przez taką telewizję, jaką prowadzi tutaj Arek. Tak, a propozycja? Moja propozycja? Ja, jak się dowiedziałam, że jest to spotkanie, do wszystkich swoich znajomych na Facebooku rozesłałam informacje w wiadomościach. Parę osób mi odpowiedziało, nikt nie przyjechał, ale wierzę, że przynajmniej 10% przeczytało to. Przeczytało, dowiedziało się. Może zainteresują się tak, jak ja się zainteresowałam 3 miesiące temu. I tutaj możemy dotrzeć do społeczeństwa. Jak będzie nas dużo, to nie ma szans, żeby ta garstka na górze, która jest... była i rządziła nami. Dobrze, czyli... Propozycja jest, żeby każdy, kto ma konto na Facebooku, rozsyłał informacje, są filmiki, są dokumenty. Tak trzeba działać. Tak. Bo dobrze, nasze czyli prawo, propozycja no jest niestety, następująca, ale leży tu. Czyli to, co mówimy w sumie od początku konferencji, dziękujemy, żeby informować... chociażby najbliższe swoje otoczenie. Dobrze, padła nas kolejna propozycja, blokada autostrady. Drodzy Państwo, proste rzeczy, proste metody. Rozsyłanie informacji, gdzie się da. Rok temu byłem sam z panem Pawłem we dwójkę, dzisiaj jest pierwsza konferencja. Róbmy systematycznie to, co umiemy najlepiej. Proponuję za miesiąc zablokować autostradę A2. Zawsze na jakiejś bramce, za bramką można się zatrzymać i autami poblokować, wyjść. Kamizelki z napisem można. Handel dziećmi za miesiąc, bo wiadomo, teraz Sylwester, ludzie myślą o zupełnie innych rzeczach i też pamiętajmy, rozsyłanie tych informacji, udostępnienie tego wszystkiego jest bardzo ważne. Za miesiąc, 15 stycznia, ja jestem za blokadę autostrady A2. Dariusz Perun na Facebooku,
Mogę zająć się organizacją tego wszystkiego. Mogę coś powiedzieć? Dobrze, proszę, teraz pan ma jakąś propozycję. Proszę państwa, ja tu całym sercem popieram inicjatywę pana Pawła i pozostałych kolegów i ci, co dzisiaj powiedzieli. Tylko, że w takiej formie, jak jesteśmy w tej chwili, to niewiele zrobimy. Pan Paweł się zmęczy po jakimś czasie, a należy go oszczędzać, żeby nam służył jak najdłużej. I proponuję zorganizowanie na początek drużyny, która będzie pierwszym, jak to się mówi, po przewodniczącym Pawle, czy po prezesie. A jeżeli to będzie mało, to później Pluton, proszę państwa, następna grupa. Bo myślę, że jeden na gminę, jeden taki przedstawiciel na gminę, to nie byłoby za dużo, który by się orientował, co się dzieje. A jeżeli pan Paweł ma wyjść na teren Polski, no to nie załatwi w 10 osób tej sprawy. To jest za poważna sprawa i bardzo cenna, żeby tak przepuścić to wszystko. Więc tutaj proszę odnotować mój wniosek. Zorganizowanie drużyny już jest... Ja już panu odpowiadam. Chodzi tu o to nie, żeby... No właśnie, kto ma zorganizować? Można się zapisać... No proszę powiedzieć, dobrze, ale mogę? Dziękuję. Na tą chwilę działa fundacja. Do fundacji można się zapisać i w fundacji można działać. No to trzeba powiedzieć. Bo znowuż pan wychodzi z takiego założenia, że ktoś ma to zrobić. Kto ma to zrobić? To niech pan palcem wskaże, która osoba z sali ma to zrobić. O, dziękuję ślicznie, zapiszemy się. No, właśnie o to chodzi. Dziękuję. Dobrze, może tutaj teraz pan... Witam, szanowni państwo, ja Jarosław Mydłowski, Drwal, biorę na siebie wszelki kontakt z oficerami polskiego wojska i nie tylko oraz zawodnikami MMA, KSW. Osobiście do nich postaram się podjechać, zadzwonić, zatelefonować. Na pierwszy strzał chcę wziąć pana Marcina Różalskiego, którego serdecznie pozdrawiam, byłem u niego w domu. Mam nadzieję, że dużo wcześniej niż 15 będą tego efekty i wyniki i postaram się przynajmniej kilka czy kilkanaście dzieci jakoś wyposażyć w aniołów stróżów, którzy będą miały jako osoby medialne pieczę nad tymi osobami, żeby nie były wywożone nasze dzieci do Włoch, na różne organy, inne świństwa, więc biorę to na klatę, spotykamy się, nie wiem, 15, o ile będę żył, to na pewno będę z wami. Serdecznie dziękuję państwu za przybycie, za wysłuchanie tych wszystkich tematów, niejednokrotnie bardzo ciężkich i fizycznie, i emocjonalnie. Pozdrawiam państwa i do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. Dobrze. Czy ktoś jeszcze chciałby się podzielić jakąś... Proszę. Chwila. Halo? Tak. W momencie, gdy uruchomiono 25 lat temu forsę na tak zwane rodziny zastępcze, to było hasło do handlu dziećmi. To było hasło do handlu dziećmi. Dobrze, czyli jaka to jest propozycja? Czyli co, wnosimy wniosek o zniesienie, tak? Dokładnie. Nie ma pieniędzy, nie ma handlu. Naturalnie. Tak, czyli dociąć dopływ pieniądza do procederu. To znaczy zlikwidować w ogóle całą opiekę społeczną, bo ona potem robi przekręty na staruszkach też. Ona robi przekręty nie tylko na dzieciach, ale na tych alzheimerowcach też robi przekręty. Oczywiście. Tam domy kradną, różne takie rzeczy robią. Także w ogóle zlikwidować tak zwaną opiekę społeczną. Niech będzie tak, jak było przez parę tysięcy lat, że społeczeństwo opiekuje się prawnie, ma obowiązek najbliższa rodzina. Dokładnie. Wstępni, poboczni i tak dalej. To jest super. A nie państwo, bo dzieci, ani obywatel nie jest własnością państwa. Ani jego zdrowie, ani jego edukacja nie jest własnością państwa. Więc trzeba zacząć od sprywatyzowania naszego zdrowia, żeby nasze kartoteki nie były u jakiejś bzdziągwy, która wie, kto jest chory, kto jest zdrowy. Ale jaki jest wniosek? Które dziecko odebrać kartoteki. Moja kartoteka powinna być w moim domu. Ale pani ma do tego prawo. Po niej
Nie mam prawa, nikt mi nie da kartoteki do domu. Kartoteka jest gdzieś tam i nie jest moją własnością. Dobrze. Nawet wyniki badań nie są moją własnością. Ja muszę o nie pisać podanie, żeby je otrzymać. Zlikwidować, sprywatyzować tak nasze zdrowie i sprywatyzować. To są bardzo fajne wnioski, ale szkołę, kto ma to dlatego, zrobić? Dlatego, że szkoła również bierze udział w tym procederze. To są 4 podmioty, które biorą i współpracują. 4 dobrze, wracamy do dzieci. Państwowe te. I jest tak, jest problem bliski na dziś i na jutro. Te dzieci, które już dzisiaj są kradzione, jutro pojutrze i wywożone. I jest problem na następne, żeby to systemowo zmienić. Dobrze, ale propozycja konkretnie. Propozycja likwidacja jednego, drugiego i trzeciego. Prywatyzacja służby. Dobrze, ale jak pani chce to zrobić? Bo oni sprywatyzowali lekarzy, czyli sprywatyzowali dochód. Ale my wiemy o problemach. Ale teraz konkretnie niech pani powie co. Bo my wiemy, że jest patologia, my wiemy, że jest źle, wiemy, co można by było zmienić. Nie, ludzie nie wiedzą, bo jak z ludźmi się rozmawia, to ludzie mówią, o, nie można, bo byśmy wszyscy umierali na ulicach z różnych chorób i epidemii. Musi być państwowa służba, musi być państwowa opieka, bo od razu media się włączają. Dobrze, ja wiem, że chciałaby pani filmy, tu przedłożyć całe... Filmy, gdzie jakaś tam staruszka nie miała wózka, do dzieci. Dostała wózek, czy jakieś dziecko właśnie było chore, opieka społeczna i wszyscy klaskają. Ja przepraszam, nie chciałbym być niegrzeczny, ale wracamy do dzieci. Jest to konferencja o dzieciach. Tak, ale to właśnie dzieci trzeba ochronić. Łapy precz od naszych dzieci. Bardzo dobry wniosek. Dziękuję. Przechodzimy dalej. Proszę Państwa, ja swego czasu już widzę, że się rozchodzicie, bo każdy lubi dużo gadać, a tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy ustalili, żeby był jakiś konsensus tego naszego spotkania. To nie może być tak, że myśmy sobie tu wszyscy pogadali, poinformowali się wzajemnie. Wiadomo, materiał pójdzie w internet, część idzie na żywo, ale liczyliśmy, i tu Paweł też na to liczył, że zakończymy to jakimś dokumentem. Jakimś, nie wiem, porozumieniem, założeniem jakiejś, no właśnie, i tu miały paść te propozycje. I teraz, no ale wie pan, wariograf, no co ja mogę z nim zrobić, no. Ja go nie mam. Proszę, Marylu, jak ja myślę, no przede wszystkim za handel dziećmi w Polsce odpowiada nasza agencja Bloom, przez którą przechodzi bardzo dużo dzieci, więc myślę, że propozycja taka, żeby wnioskować może do pana albo do pani minister o zablokowanie tej agencji Bloom, o zniesienie jej akredytacji, bo ona ma akredytację Stanów Zjednoczonych. Przede wszystkim musimy tą agencję, że tak powiem, zniszczyć, bo ona nie działa zgodnie z prawem, tak? Wysyłają dzieci. Znaczy nie zniszczyć, tylko usankcjonować tak, właśnie istniejące prawo. Zamknąć ją, bo ona nie działa zgodnie z prawem polskim, zgodnie z naszą konstytucją. Tutaj jest teczka, gdzie jest mnóstwo dzieci, które zaraz wyleci z tego kraju. I trzeba te dzieci uratować, trzeba te dzieci ratować. Po prostu trzeba ratować te dzieci. Tak, czyli mamy kolejną propozycję, czyli złożenie wniosku o zamknięcie Fundacji Bloom. Proszę Państwa, teraz słysząc ten pomysł, zadam pytanie, już żeśmy się tu bardzo przerzedzili, a trzeba było przejść do takich konkretów może wcześniej. Kto jest chętny do podpisania takiej petycji? Ja myślę, że widzę, że 100% większość. Albo nawet 102%. I teraz druga rzecz, proszę Państwa, to też może wcześniej trzeba było powiedzieć. Prosimy o wysłanie maila na fundację ze swoimi danymi, żeby można było sporządzić dokument, później pod tym dokumentem listę podpisów, gdzie każdy, jakby to powiedzieć, zrobi załącznik ze swoim podpisem do tej petycji. Inaczej, albo się zbierze, każdy sobie wydrukuje taką petycję, ją podpisze i będzie można to wysłać zbiorczo. Zbierzcie Państwo, tutaj wpiszcie swoje maile, żeby był kontakt z ludźmi, znaczy, z nami to nie, może nie musi być akurat wpisywane, bo można wysłać od siebie maila na fundację i wtedy, no właśnie, tak jak mówię, przychodzi mail i my ten mail już mamy, bo on przyszedł na skrzynkę. Czyli mamy kolejną propozycję. Kolejną, którą ja tutaj bym proponował, już wcześniej o tym mówiłem, proszę Państwa, ale nie przekrzykujmy się, ja bym prosił, że jeżeli ktoś chce sobie porozmawiać,
to żeby przejść na dół, jest kawiarenka, ona jest otwarta. A teraz mam wrażenie jednego wielkiego chaosu. Kolejną propozycją, taką już ode mnie, ja już to wcześniej o tym mówiłem, jest to, żeby wykorzystać swoje prawa, jakie się jeszcze ma. Każdy z nas ma prawo do tego, żeby bronić dziecko. Jest to konstytucyjne prawo. Każdy z Państwa, jako dorosły obywatel tego kraju, może na podstawie informacji, którą powziął, ona może być z internetu, ona może być z linku, ona może być tutaj z opowieści, ona może być przekazana w jakikolwiek inny sposób. I Państwo, w momencie, gdy czujecie, że czujecie się zagrożeni albo wiecie o zagrożeniu danego dziecka, macie, a nawet i wręcz obowiązek zgłosić to na prokuraturze. Ja gdzieś tam na forach zostałem wyśmiany w związku z tym, że no co, prokuraturę mamy zablokować? Tak, proszę Państwa, możemy myśleć o tym, żeby blokować autostradę? Zablokujmy prokuraturę. Niech oni dostaną 1000 pozwów. Niech mielą te dokumenty, niech patrzą na te dokumenty. Ja myślę... Albo niech dostaną 500 tysięcy. Proszę Państwa, to jest 35 milionów Polaków ponoć w tym kraju, tak? Jeszcze mały apel. Ulotki, bo już Państwo wychodzicie, tam są ulotki. Każdy może sobie, ja zrobiłem 20 tysięcy ulotek. Weźcie sobie 100, 200, 500, ile potrzebujecie, będziecie mogli rozdać w swoim najbliższym środowisku. Paweł, ja mam do Ciebie pytanie. Czy Ty również działałeś tutaj, jak gdyby monitorowałeś do kuratorium oświaty? Co się dzieje z dziećmi? Bo kuratorium oświaty jest zainteresowane tym, co się dzieje z dziećmi. Już Państwu odpowiem. Ja w 2016-17 roku, 16, byłem u pana wicewojewody Chrząszcza, który popełnił przestępstwo. On jest aktualnym wicewojewodą. Byłem na spotkaniu, była pani dyrektor jedna, pani dyrektor druga. I proszę Państwa, nic nie zrobili. Mało tego, ja ich w sposób oficjalny zaprosiłem pana marszałka województwa śląskiego, wicemarszałka, wojewodę. Wszystkich, nikt się nie pojawił. Kuratorium całe zaprosiłem, nikt się nie pojawił. Prezydent Sosnowca, nikt się nie pojawił. Nikt się nie pojawił, oprócz Państwa, tak nazwijmy to, zwykłych, ale niezwykłych obywateli. Taka jest prawda. Dobrze, tak teraz pan może i ja ale mam kuratorium, za chwilę propozycję. Kuratorium ma obowiązek w momencie organizowania dla dzieci zajęć, wycieczek, wypoczynku letniego, jakikolwiek by nie był tego, muszą to kontrolować, co się z tymi dziećmi, to jest ich obowiązek. Czy było monitorowane do kuratorium oświaty, jeszcze raz, do wydziałów kuratorium oświaty. Proszę Państwa, monity były, oni o wszystkim wiedzą, aczkolwiek ja nie mam władzy sprawczej. Tak, monity były, no przecież ja powiedziałem, byłem z panem wicewojewodą i były dwie panie dyrektorki z województwa śląskiego, które są odpowiedzialne za dzieci z domów dziecka w każdej jednej materii i wyjazdów wakacyjnych i adopcji zagranicznych i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj odpowiedziałem szybko. Maryla tutaj jeszcze jedną myśl podsunęła. Jeżeli chcesz mówić, to podejdź. Mówimy o autostradzie A2. Klaudiusz, sorry, jeszcze, bo tu jest pan, chciał coś powiedzieć. A, dobrze, ja chciałem właśnie panu Pawłowi zadać jedno takie pytanie. Czy skorzystał pan, czy próbował pan skorzystać z takiego prawa międzynarodowego do Trybunału Międzynarodowego w Hadze? I mam taką właśnie propozycję, że można właśnie podać po prostu cały rząd do takiego właśnie Trybunału. Tak, proszę Państwa, nie jestem za tym, żeby donosić na polski rząd, ale to jak najbardziej zasadne jest to w tej sprawie, jeżeli chodzi o polskie dzieci. Ja tego nie zrobiłem do tej pory. Miałem takie propozycje, nie zrobię tego, to muszą opracować prawnicy. To na to wszystko trzeba czasu. Ja, proszę Państwa, nie mam własnego życia na dzień dzisiejszy. Nie mam, po prostu nie mam. Nie mam, żebyście mieli tą świadomość. Mówi się Fundacja Dobrego Pasterza. Ja jestem jedna osoba. Jedna osoba. Nie, 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 ale jedna osoba do... Tak, tak, oczywiście, ja to rozumiem, ale jedna osoba, która wszystko robi, tak? To spotkanie dzisiejsze z wszystkim od A do Z zorganizowała jedna osoba. To nie jest tak, że ja mam ludzi, tego wyślę, ty zrób to, ty zrób... To, te pisma wszystkie, ludzie się śmieją, że to są... Te pisma wszystkie ja pisałem, ja je czytałem, ja na nie odpowiadałem. To jest praca dla porządnej kancelarii prawniczej, która zatrudnia dwóch prawników i mają roboty potąd. Ja to jak potrafię ogarniam sam. Efekty są takie, jakie są. Powinny być dużo, dużo lepsze. Nie, nie, Paweł, bo tak wiesz, widzę, że się przerzedza, już no, ludzie są zmęczeni, trochę to trwało.
Kolejna propozycja tutaj Maryli, bardzo dobra. Proszę Państwa, logistycznie zablokowanie autostrady A2 brzmi to, nie ukrywam, dość fantastycznie. Jestem ciekawy, czy to dojdzie do skutku i czy to się nam uda. Ale Maryla wymyśliła coś innego. Jeżeli nie ma, jak to było, nie Mahomet do góry, nie, to góra Mahomet do Mahometa. Mahomet do góry, tak? To góra do Mahometa. Tak, czyli jeżeli nie chcą nas puścić do telewizji, to my ich nie wpuśćmy do telewizji. To my ich nie wypuśćmy z telewizji. No zablokujmy jakoś im parking. Będą musieli wyjść. Albo zablokujmy im parking, żeby nie mogli wyjechać do domu, albo zablokujmy im parking, żeby nie wyjechali do roboty. Proszę Państwa, chcemy osiągnąć jakiś sukces, to niech on będzie tanim kosztem. W sumie brama jest tylko jedna, tak? Czy może dwie? Jedna niestety, jedna. W TVP1. Proszę bardzo. I już mają problem, tak? Co ściągną? Z OMO? Brygadę antyterrorystyczną? No to już mamy, że tak powiem, akcję w mieście, tak? Jest to w sumie centrum Warszawy. No to jest taka kolejna propozycja. Wiecie Państwo, myślę, że już na tyle żeśmy się przerzedzili, że chyba, jakby to powiedzieć, pozostaje nam powoli zbliżać się ku końcowi naszego spotkania. Bardzo proszę o to, żeby wszystkie osoby, no, takie, które chciałyby się głębiej zaangażować i rzeczywiście coś zrobić, przesłały taką krótką informację na adres fundacji, żeby był kontakt zwrotny. I tak jak mówię, chcielibyśmy sporządzić właśnie taką petycję, sporządzić te dokumenty i tym osobom je z powrotem odesłać. Odesłać, żeby mogły podpisać, a oryginał podpisany mogli wysłać z powrotem na fundację, tak żeby można było to złożyć w jednym papierze. Oczywiście można też i bezpośrednio. Zastanowimy się jeszcze, do kogo się zwrócić z tą prośbą, z prośbą, nie z prośbą, z żądaniem z weryfikacji i zamrożenia fundacji Bloom, bo ta fundacja wywodzi nam dzieci. Więc to tą fundacją trzeba się zająć. Telewizja nie chce nas oglądać? To nie wpuśćmy ich do pracy. No czy to nie brzmi w miarę logicznie? Nie wpuśćmy ich do pracy. I co zrobią? Tak jak w stanie wojennym. No i teraz pytanie, ilu nas przyjdzie? Tak, to jest taki apel do ludzi w sumie w całym kraju. No teraz nie wiadomo, ile ludzi nas ogląda, ile będzie oglądać. Może nie wybierajmy pogody przy minus 20, bo przecież sami byśmy musieli tam wytrzymać. Ale no, informujmy, tak żeby nas trochę przy tych bramkach było i ustalmy może jakąś datę. Ja wiem, że teraz już jest późno na ustalenie tej daty, bo jest, no mówię, już prawie koniec tego spotkania. Ale takie dwie główne propozycje padły. Oczywiście pomysł z kamizelkami, pomysł z tym, pomysł z tamtym. Każdy na coś może wpadnie w domu jeszcze, może po rozmowie przy stole rodzinnym na coś wpadnie, może będzie jeszcze coś, czym będziemy mogli się wspólnie tutaj podzielić. Wszystkie pomysły prosimy spisywać, wysyłać na skrzynkę pocztową. Później za jakiś czas wszystkie te pomysły zbierzemy w jakąś całość, zrobimy z tego raport. No każdy niech robi, co może. Proszę Państwa, jeżeli nikt nie ma już nic do dodania. Ja tak krótko już chciałbym, bo tutaj nie padło z ust ani sióstr, ani z moich. Bardzo bym chciał podziękować naszemu prawnikowi, mecenasowi Michałowi Kałużnemu za to, że podjął się tej sprawy. Jest, że tak powiem, cały czas z nami i próbuje z nami, że tak powiem, dojść do tej prawdy przed polskim sądem. Dziękuję mu bardzo za to, że wziął tą sprawę, tak? Po namowie pani Elżbiety Jaworowicz też wiele żeśmy z panem Kałużnym w sądzie wywalczyli. Jestem mu bardzo wdzięczny, że mogę siostrę w domu widywać. Także bardzo dziękuję, panie mecenasie. No właśnie, bo to pan mecenas Michał Kałużny odkrył tą zależność między sądem rejonowym a opiekunem prawnym Izy, za co właśnie panu mecenasowi dziękujemy i pozdrawiamy pana mecenasa. Dziękuję. Dziękuję. Dobrze, proszę Państwa, to myślę, że no teraz czas zacząć działać. Ja bardzo dziękuję za to liczne przybycie.
Powiem szczerze, nie spodziewaliśmy się z Pawłem, że będzie tak liczna dzisiaj frekwencja. Także bardzo dziękuję ze swojej strony i teraz nie wiem, Pawła nie widzę, również ze strony Pawła. Proszę Państwa, tak jak powiedział, no nie może to być praca jednego człowieka i też nie jest to też kwestia, żebyśmy urządzali spotkania i pogadanki. Także naprawdę apeluję o to, żeby zmienić w ogóle nastawienie i nie mówić, że przydałoby się zrobić, tylko trzeba rano stanąć, trzeba stanąć rano przed lustrem i powiedzieć, ja dzisiaj robię. Tak mniej więcej bym chciał spuentować to nasze dzisiejsze spotkanie. Oczywiście pewne rzeczy można by podzielić, przydzielić obowiązki, tak jak tutaj pan przed chwilą wspomniał, ale do tego trzeba takiej jasnej i konkretnej deklaracji, która musiałaby się pojawić i tak jak mówię, najlepiej w formie mailowej, żeby gdzieś można było do tego wrócić, żeby były namiary na tą osobę, żeby był jakiś numer telefonu, bo teraz tutaj dzisiaj no nie da się omówić, nie da się omówić szczegółów, nie da się podzielić jakichś obowiązków, bo tak naprawdę nie wyznaczyliśmy żadnego celu. Żeśmy zebrali tym naszym dzisiejszym spotkaniem kilka myśli tak naprawdę, które mogłyby coś zmienić. Tylko teraz, żeby to się nie okazało, że żeśmy sobie pogadali i nic z tego nie wynikło, bo będzie to naprawdę bardzo frustrujące. Także bardzo tutaj ja rozumiem Pawła, który no po 3 latach doprowadził do tej konferencji. Nie wiem, jeszcze osiądziemy na chwilę, widzę. Tak, bo jeszcze mamy chwilę czasu. Jakieś propozycje jeszcze konkretne? Ktoś ma jakąś propozycję, chciałby powiedzieć? No była tutaj, nie wiem, czy słyszałeś od Maryli. Bo tam byłem zajęty. Blokujemy telewizję. To, a nie, to słyszałem, bo Marylkę nie trudno jest nie słyszeć. Marylka, weź coś zrób z tym głosem. Normalnie, ale tak śmiechem, żartem. Tak, ja Państwu powiem lepszą. Ja to może troszeczkę jakby udoskonalę. Nie blokujcie telewizji polskiej, tylko jedźcie w przyszłą sobotę. Ja mogę wtedy przyjechać do Studio Polska. Mnie prawdopodobnie w dalszym ciągu nie wpuszczą na wizję, tak, ale to nie ma problemu. A wy wejdźcie i w pewnej chwili, jak już pani Ogórkowa będzie sobie lansowała nasz polski rząd, dostaniecie możliwość do mikrofonu. Wtedy trzeba zrobić tak, jedna osoba coś powie o dzieciach, daje jej powiedzieć 2 minuty, za chwilę... osoba wstaje w drugim końcu sali. Musi być takich 10 osób. Mało tego, wystarczyłyby 3, tak? Ale muszą być konkretne, które nie dadzą się pani Ogórkowej zagłuszyć. W końcu oni ten... I w końcu zrobić taki bałagan, żeby tego Studio Polska w ogóle nie było, bo to jest tuba propaganda sukcesów, których nie ma. Formuła, Państwa, nie ma. Formuła tego programu, tutaj dodam, jest taka, że każdy z ulicy teoretycznie może wejść. Myśmy swego czasu byli, jakoś nie wszyscy mogli wejść. Tylko ja Państwu powiem dlaczego. Dlatego, że ja wcześniej porozsyłałem maile, że będziemy przejmowali Studio Polska do różnych TVN-ów, Polsatów i oni wiedzieli i dlatego przyjechał autobus ludzi, którzy mogli wejść, ale teraz tego nie zrobimy. I teraz wymieniajcie się takimi informacjami, można powiedzieć, niepublicznie i pojedźcie tam. 10 osób jak będzie, to macie Studio Polska i temat idzie w eter, tak? Gdzieś tam... Nie będziemy ustalać daty przez internet, bo będą gotowi. Także musicie wejść zupełnie anonimowo i po prostu ruszać temat. Ja proponuję teraz z panią Magdaleną się połamać opłatkiem. W imieniu polskich dzieci jej dać opłatek. Bardzo fajny symbol, tak? Dobrze, Pawle, czy... Ja cały czas liczę na państwa propozycje, tych, którzy oglądają. Bardzo dziękuję. Wszystkim, którzy przybyli, przede wszystkim Państwu. Bardzo, bardzo mnie zawiodły wszystkie władze i mówię to oficjalnie, pomimo, że mogę osobiście mieć sympatię do Piotrka Liroya. Piotrek, siara. Niestety siara, że nie przyjechałeś, okej, ale że nie odpisałeś na SMS-a, żebym mógł przekazać ludziom, którzy przyszli tutaj, bo też wiedzieli, że ty będziesz, bo to powiedziałeś, tak? Że no... Niestety mogło coś się wydarzyć, tak? Ale po prostu widzę, że sprawa jest za poważna. Jak to mówię, piszcie do Piotrka Liroya, liroy@liroy.pl. Gwarantuję, że nie odpisze, ale przeczyta. No co, macie Państwo jakieś propozycje? Ja mówię, oświadczam jeszcze raz.
nie będę organizował nigdy więcej drugiej konferencji. Druga konferencja, jeżeli kiedyś takie forum zaproszę, to będzie forum, które powiem, dziękuję Państwu, pomogliście zatrzymać handel polskimi dziećmi. Jak ktoś chce organizować takie forum w Warszawie lub w Wrocławku albo gdziekolwiek indziej, zapraszam. Bardzo nie dziękuję wszystkim mediom internetowym, oprócz NTV, Porozmawiajmy TV i VTV, do których nigdy nie ma problemu, żeby z tematem się, żeby temat nagłośnić, a tym wszystkim typu Jacek Międlar, Wprawo.pl, jakiś Piotr Rybak, jakiś CW24, pomimo że Maciek znam osobiście i lubię, podejmował temat, prosiłem go, żeby nagłośnił u siebie, powiedział, że on już wystarczająco zrobił w tej sprawie i ma spokojne sumienie. Wiecie Państwo, co ja dużo zrobiłem w tej sprawie i moje sumienie nie jest spokojne i nie będzie czyste, bo on mówi, że ma czyste, do czasu, dopóki nie zatrzymamy tego. Ja cały czas myślę, że mogłem zrobić coś więcej, coś przeoczyłem, coś gdzieś się wystraszyłem, tak? No i tak, no a tutaj... Co jest takie pytanie, ja sobie kiedyś zadałem, nawet niedawno, bo mogłem wejść do głównych mediów tak pod wpływem takiego skandaliku, tak? I tak mówię, nie, no bo tak już mi się nie chciało, ale w pewnej chwili mówię, zobacz, bo mówię, wezmą mnie znowuż za oszołoma. I mówię, znowuż, ale zobacz, co jest ważne, to co o tobie ludzie myślą i mówią? Na to nie mam wpływu, tak? Ale pomyśl sobie o tym dziecku, które... wyjedzie za granicę, które przepadnie, które niejednokrotnie straci życie, będzie wykorzystywane seksualnie, będzie pocięte na organy, jak będzie cierpiało, jaki ono... Co tu jest? Ja jestem dorosły, przeżyłem 40 kilka lat i nic mi się w życiu nie należy, tak naprawdę. Ale mam obowiązek bronić te dzieci. Ktoś jeszcze chciałby zabrać z Państwa głos? To już przed chwilą właśnie mówiłem, że te osoby, które naprawdę są na tyle zdecydowane, żeby coś robić, żeby przesłały na fundację krótkiego maila, imię, nazwisko, nie wiem, trzy zdania o sobie, telefon, numer kontaktowy z informacją, chcę działać. No i wtedy dopiero będzie można myśleć dalej. Tak. Jak współpracować? Powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Dzwonił do mnie wczoraj człowiek z zagranicy, który kiedyś tą sprawą się w Polsce zajmował. Musiał wyjechać z Polski, bo go tak dojeżdżali, miał małe dzieci, żeby chronić własne dzieci, wyjechał z Polski. Mieszka za granicą, bardzo często bywa w Brukseli. I wiecie Państwo co? Człowiek, który powiedział mi, że on chce przekazać pod użytkowanie dla fundacji bezpłatnie dom 700 metrów koło Wrocławia, i żebym tam coś organizował. I wiecie Państwo co, ja tego nie wezmę, bo to trzeba ogarniać. Po co? Tam można robić organizować jakieś wyjazdy dla dzieci, tak, bezpłatne, żebyśmy my to dorośli sponsorowali. To jest w ogóle hańba, to jest wstyd. Klaudiusz jest katolikiem, ja też katolikiem, obydwoje praktykujący. I żeby w katolickim społeczeństwie 90% katolików, tak, i tak został pomijany temat dzieci, żeby... Ja dlatego otworzyłem fundację, bo mnie zwyczajnie szlak trafiał, jak wiedziałem, jak te dzieci są zaniedbane i omijane szerokim łukiem. Już nawet księża bardzo często, ja znam domy dziecka, gdzie ksiądz ma parafię 100 metrów od domu dziecka i na Wigilię nie przyjdzie do nich. No, tak, w Sosnowcu, to jest w Sosnowcu. Ksiądz... Tak. Nie zapominajmy, że w połowie XIX wieku pewna grupa, wiemy jaka, zmieniła taktykę walki z Kościołem, czyli z nami. I wiemy, że z ataków zewnętrznych przeszli do przenikania i rozsadzania od wewnątrz. Tak więc ja nie wiem, czy to jest na tej parafii akurat polski ksiądz katolicki, czy jest to... I może... Jest urządzającym. Basia, ja bym cię prosił, może ty jako kobieta, proszę, pozwól tutaj, jakbyś powiedziała swoje zdanie, bo to jest taki głos rozsądku młodej kobiety katoliczki. A, chciałem Państwu bardzo podziękować, bo właśnie z Basią w sprawę Angeli. Jest taki, był handel dziećmi Andzia, na YouTube można wpisać. Dziewczynka 16 lat miała do Stanów wyjechać do adopcji, z rozdzieleniem rodzeństwa oczywiście. Zapłacili za nią 36 tysięcy dolarów Amerykanie.
przez fundację N Open Door, to jest inna fundacja, też ma, też ze Stanów Zjednoczonych. I proszę Państwa, tylko dlatego, że taki filmik, który z Andzią nakręciłem, miał 130, 100 kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń, tak? I ja tam prosiłem, żeby pisać, dzwonić do tego domu dziecka. Okazało się, i tutaj Państwu dziękuję, spisaliście się, okazało się, że Angela zostaje w domu, nie wyjechała za granicę, jeszcze w domu dziecka, tak, i nie pojedzie do, jako towar handlowy do burdelu, prawdopodobnie do Stanów Zjednoczonych, 16 lat. I tutaj nam pokazaliście Państwo, że w jedności jest siła. Było oburzenie w sprawie jednej dziewczynki i teraz można zrobić to w sprawie wszystkich dzieci, tylko mamy czysty przykład, jak to się robi, tak? Tak to się robi. Nie tylko Angela, ale wszystkie dzieci. Oddaję już głos Basi. Znaczy ja chciałam to powiedzieć, że właśnie ten przykład z Angelą to jest taki dowód na to, że można działać bez żadnego zabijania, wieszania i tak dalej, ponieważ to rzeczywiście jest no, takie, co może raczej ludzi odstręczyć od nas, którzy działamy w tej sprawie, niż przyciągnąć. Więc jednak da się, to jest dowód na to, że da się i Paweł dzięki temu, że zainicjował wiele takich akcji, uratował dzięki temu wiele dzieci przed wywozem za granicę. Dlatego myślę po prostu, że to chodzi o to, co też tu już ktoś też mówił na ten temat, że po prostu w jedności siła. I po prostu chodzi o to, żebyśmy działali, żeby każdy z nas działał. Mówi się, że każdy człowiek ma co najmniej 7 znajomych, więc jeśli my naszym 7 znajomym roześlemy i jakoś ich zaagitujemy, jakoś ich zarazimy tym, że to jest taka ważna sprawa, przekonamy ich do tego, to ja myślę, że po prostu to ma szansę pójść dalej. No i myślę, że to o to chodzi, żeby działać pokojowo. Dziękuję. Co po niektórzy mają po kilka tysięcy znajomych na Facebooku. Dzięki. I żyją w samotności. Czy ktoś chciałby coś jeszcze powiedzieć? W takim razie tak, dziękuję Państwu bardzo serdecznie. O, proszę bardzo, zapraszam Panią, tutaj jeszcze jest Pani. Proszę tędy z boku. Ja już w międzyczasie podziękuję Państwu bardzo serdecznie. Powiem tak, tutaj był kwiat polskiego społeczeństwa. Na pewno on jest dużo większy, ale chciałem Państwu bardzo serdecznie podziękować. Jeszcze raz przestrzegam przed wychodzeniem poza prawo. Musimy, prawo jakie jest, takie jest, ale w sposób kulturalny, merytoryczny, aczkolwiek stanowczy, ale nie do tego, żeby doprowadzić, żeby ludzie wyszli na ulicę i żeby się krew polała. Absolutnie. A potem stopniowo mieć swoich reprezentantów w władzach ustawodawczych i niech oni robią to, za co im płacimy i co my chcemy, żeby oni robili. A potem każdy taki poseł ma się rozliczyć z tego, co zrobił i a czego nie zrobił, tak? Myślę, że dzisiejsze spotkanie nie powinno się zakończyć tak, że rozejdziemy się wszyscy do domu. Powinno być spisane jakieś ustalenia w formie mówimy stop dla handlu dziećmi. I to powinniśmy rozesłać tam, gdzie Paweł wysłał zaproszenia, tak? Paweł jest trochę rozgoryczony, że media nie przyszły. Przyszło 60 osób. Z tobą, Paweł, mogą zrobić rozrabiakę i jakoś cię tak zdołować, tak? Jak będzie 60 osób, to już nie będzie im tak łatwo. Będzie na początek 60, potem 160, potem 1000 i tak dalej. Jeżeli każdy tak, jak mówiła tutaj koleżanka, poinformuje swoich znajomych o tym problemie. Więc nie wiem, jak się do tego odnosisz, ale ja ze swej strony pomogę zredagować jak coś takiego, taką petycję. Tak. I prosiłabym, żeby wszyscy na adres dobrego pasterza dali swoje maile. Roześlemy to i jakby Państwo podpisali. Fundacja Dobrego Pasterza @gmail.com, a w tej chwili można podpisywać elektronicznie. To nic nie znaczy, ale zawsze coś daje. Petycje na stronie www.ochronarodziny.pl.
Także tutaj jak najbardziej ma pani rację. Ja, proszę państwa, wszystkiego sam nie obejmuję. Chciałem, żebyśmy się rozstali, tu już dużo osób wyszło, z takim konsensusem, że ktoś coś podpisze, mamy komputer, mamy drukarkę, zredagujemy. Ja mam tutaj dokumenty, które można byłoby w tej formie je tylko przepisać i każdy się podpisze. No niestety, musiałem tutaj gdzieś być, tam gdzieś być i no, nie na wszystko starczyło czasu, a jakichś takich konkretów z państwa strony w większości niestety i chęć nie ma. I jeżeli chodzi o podpisywanie, to lepsza nie jest petycja, bo to jest proszenie, klient przychodzi do pana i prosi go o łaskę, tylko podjęcie deklaracji sosnowieckiej czy jakkolwiek. Ja w ramach konferencji, którą organizowałam na temat szczepień czy tam rolnictwa, podejmowaliśmy takie deklaracje, czyli oświadczenie dla rządu i dla tych wszystkich możnowładców naszych, którzy tutaj próbują nami zarządzać, że naród sobie tego i tego nie życzy i od dzisiaj jest koniec. Tak w tym duchu. Ja mogę podesłać to, co mam w sprawie szczepień, tak tam jest powoływanie się na prawa naturalne, super, konstytucje, prawa człowieka, bla, 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 bla. I można to troszkę przerobić i po prostu pójść w tym kierunku. Ja chciałem tylko państwu, wszystkim oglądającym, złożyć życzenia świąteczne. Ja wam życzę wszystkim, którzy by to będą oglądali, którym sprawa polskich dzieci jest obojętna. Ja wam życzę, żebyście mieli święta, żeby was tak w sumieniu wierciło i nie dawało spokoju, że coś mogliście zrobić, a nie zrobiliście, żebyście te święta zapamiętali i one was zmobilizowały do działania, a wtedy będziecie mogli żyć w prawdzie, w prawdziwym szczęściu i tego wam życzę, ale dopóki sprawa dzieci nie będzie rozwiązana i nic nie będziemy w tej kwestii robili, jest to niemożliwe, żebyśmy byli prawdziwie szczęśliwi. Dlatego ja już z państwem się żegnam. Zostawiam tu jeszcze, może ktoś chciałby zabrać głos. Wszystkiego dobrego. Jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie wszystkim dziękuję w imieniu dzieci i swoim własnym również, ale przede wszystkim w imieniu dzieci. Również dziękuję. Jeżeli nikt z państwa już nie ma nic do dodania, to bardzo dziękuję za przybycie i zapraszamy do tej wielkiej bitwy. Do widzenia.